you. <laughs> Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Jest 25, więc wystartowaliśmy równiutko. Dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo to też jest ważne. I za momencik już. Mam nadzieję, że dołączą ci, którzy się z jakiegoś powodu postanowili spóźnić, bo to jest również możliwe, ale absolutnie nikt się nie gniewa, bo czemu miałby to robić? Dobry wieczór, witajcie, witajcie witam was serdecznie. Jest Robert, jest Piotr, jest Szymon, jest inny Piotr, Marcin, Mike Underhill, Jakub, Marcin Kulawik. Pisze, że widać i słychać, więc o bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bardzo mnie to cieszy, bo dzisiaj będzie trochę do pokazywania, trochę do oglądania, więc więc wydaje mi się, że, że całkiem fajnie sobie spędzimy te, te tych, tych, nie wiem, kilkadziesiąt minut. Bo, bo mam nadzieję, że przynajmniej do 22.00 potrwa ten live, chyba że coś się wydarzy. No ale. Ale z, to takie, takie już są um, takie już są e, uroki e, audycji na żywo. E, słuchajcie, Wojtek pisze witam z Pobierowa, Pozdrowienia dla wszystkich. Ja również pozdrawiam, 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 pozdrawiam a nie pozdrawam, co ja mówię. Sektor EDC Siemano, dobry wieczór. Słuchajcie, standardowo przypominam Wam o tym, że jeżeli macie ochotę i chcielibyście w jakiś sposób wesprzeć kanał, to możecie polajkować ten, ten materiał, bo to jest bardzo ważne, żeby zostawiać tutaj lajki. Będzie mi bardzo miło, żeby łapki w górę również się tutaj pojawiły. Więc możecie zrobić to teraz, w tym momencie. A jeżeli chcecie zadać pytanie i wyróżnić się na czacie w jakiś sposób, możecie to zrobić za pomocą super czatu albo dołączając do grona wspierających. Do tego serdecznie również zachęcam, ponieważ jak się ostatnio dowiedziałem, właściwie wczoraj, YouTube odpalił możliwość tworzenia shortów dla wspierających, więc generalnie pomyślałem sobie, że fajnie będzie wśród wspierających, w tym w zakładce społeczność i tak dalej, i wszędzie tam, gdzie, gdzie się da. Yy, poodpowiadać po prostu właśnie w formie shortów, czasami w formie wideo, na właśnie yy, pytania, które zadajecie bardzo często, no i żeby też wspierający mieli jakiś taki handicap przewagę pierwszeństwo to właśnie pomyślałem, że będę również robił coś takiego, ale to jest w fazie testowej, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak czy inaczej, serdecznie was zachęcam do tego, żeby kanał wspierać, bo dzięki wam ten kanał w ogóle istnieje. Także bardzo, bardzo wam z góry za to dziękuję. Widzę, że pisze, wpisujecie miasta, więc bardzo dobrze. Pozdrawiam z tychu, wpiszę spiskowe teorie. Mam nadzieję, że w Tychach nie, 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 nie dzieją się żadne teorie spiskowe i e, nie będziemy o tym za niedługo słyszeć na kanale Sejfana albo na e, uwaga naukowy bełkot, bo byłoby bez sensu. A Tychy to bardzo ładne, bardzo ładne miasto. Z browarem zresztą. <grych> e, I to nie jednym. E, fajnie, fajnie, że jesteście. Bardzo się cieszę, że, że wpadliście. Standardowo, zapraszam Was do podzielenia się informacją, co. U Was na nadgarstku. U mnie dzisiaj nic, gdyż będę miał do pokazania wam zegarki, ale w innej formie. Nie tej naręcznej, tylko w, w, z ręki. O, inaczej. <laughs> więc więc pokażę, wam, pokażę Wam dzisiaj tak, jak zresztą sugeruje nazwa tego, tego live'a, czyli zegarkowy update, bo update jest faktycznie. Spory, przynajmniej dla tych, którzy śledzą w jakiś tam sposób to, co się u mnie pojawia, jakie zegarki się u mnie pojawiają i, i to, co prawdopodobnie również pojawi się w niedługiej przyszłości na kanale, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie. Więc standardowo już, co u Was na nadgarstku F91W jest Orient Kamasu. E, witajcie Panoćku, e, witam e, Robin Wzwód, witam serdecznie. E, u mnie Oris 65 Glow, bardzo ładny zegarek, bardzo, bardzo ładny zegar. Dan Henry 1964, u mnie Boulder Venture. Roamer Primeline, Day Date um, Timex Iron Man O Timexie Iron Manie będzie najbliższy odcinek. Więc zresztą nie tylko Iron Manie, ale ogólnie o Timexie, więc e, tych, którzy lubią tą markę, pałają do niej sympatią, to e, z pewnością e, uraduje najnowszy materiał na kanale TikTok, ale to po świętach. E, Brumetric dzisiaj przyszedł. Wow, jestem bardzo ciekawy tego zegarka. Bardzo lubię tą, ten mikrobrand Bru. Jeżeli nie kojarzycie, to, to rzućcie okiem, bo naprawdę bardzo ładne zegarki. Nie wiem, który to Brumetric, więc muszę sobie tylko przypomnieć, bo oni mają kilka. Mają kilka, a dobra, no to to jest ten, który który mnie się bardzo bardzo podoba, więc zazdro, zazdro Robert. Niech się nosi, niech, niech, niech ładnie działa. U Spamra, Spamera, Spamra? <grym> nazywa się Spamra. G-Shock GD351BER, Spinaker Amalfi Pomarańczowy, Garmin Instinct, Seiko 500RP. K39K1 AK Bruce Lee. Kojarzę, kojarzę ten zegarek jak najbardziej. Dzisiaj jestem Golas, szukam czegoś dużego w budżecie do 3000. No to, budżet do 3000 to dla wielu ludzi jest całkiem spory, więc może ten budżet wystarczy. Ale jeżeli szukasz czegoś, to być może podpowiedzą ci tutaj widzowie na czacie. Casio Vintage, Seiko Willard, Sertina, DS Urban. Piszecie, piszecie cały czas o swoich, o swoich zegarkach bardzo, bardzo fajnie. Spiskowe teorie pisze. Dobrze, że taki kanał, że jest taki kanał i że wciąż żyje. No, żyje po dwóch latach hibernacji, ożył, więc. Więc jest to tym bardziej wesoła, wesoła wiadomość. Wysolek 007 Dominik, witam u mnie dziś Mido Decompression Timer 19, 1961. Sorry, że ja tak czytam czasami po kawałku te daty, ale no czasami jest po prostu łatwiej 2824 łatwiej powiedzieć niż 2824, jeżeli mówimy o, o mechanizmie ETA. Um. No, także, także tak to wygląda. Yy, dawajcie serduszka, czy ten, tam wszystkie, te wszystkie tutaj yy, feature'y, które się pojawiają na czacie, możecie tapować, jak mawiają, yy, jak mawiają. Yy. E, jak mawiają e, TikTokerki, będzie mi bardzo miło. A tymczasem, słuchajcie, zrobiłem sobie coś takiego. Zauwa zauważyłem, że mogę udostępniać fragment ekranu, a właściwie takie okienko, i e, mogę wrzucać tutaj, e, mogę wrzucać tutaj różne. E, różne informacje z Tiply, które również jest w opisie tego filmu. E, Tiply e, to i ten adres. Możecie tam również wysyłać, jeżeli macie taką ochotę e, jakieś swoje wyrazy uznania i przed chwilą wpadł od Szymona e, 50 zł. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest mi naprawdę niezwykle miło na zegarek. <laughs> Dzięki wielkie. Z pewnością się przyda, bo ostatnio tych zegarkowych zakupów trochę się pojawiło faktycznie. Inwestuje w kanał, inwestuje w kontent, w, w wiadomości, które chcę Wam przekazywać właśnie w formie filmów. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki za, za taką wrzutkę, za pół stówy. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Będę sobie tutaj do tego wracał co jakiś czas, żeby żeby pokazywać to, co tutaj wysyłacie, bo e, chciałbym oczywiście nikogo nie pominąć i, i wyróżniać tych przede wszystkim z Was, którzy e, w swój widoczny wkład w, w istnienie tego kanału, e, swój wkład mają, w, tak. Nie wiem, no wie, wiecie o co chodzi. E, dobra, jeszcze u Was Timex Marlin 40 mm, najlepsza, bo zielona tarcza. Zielone są całkiem ładne, mało co prawda uniwersalne w niektórych przypadkach, ale są, są zwolennicy zielonego, szczególnie w połączeniu ze złotem. To jest taka, taka bardzo wdzięczna, wdzięczna kombinacja kolorystyczna, którą ja, 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 również, ja również lubię. Seiko Paddy Turtle na ręce Bigotti Milano. Nie wiem, co to za zegarek, szczerze mówiąc, ale... Ale, ale niech, się, niech się przyjemnie nosi G-Shock DWM5610U i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, co ostatnio pojawiło się na kanale, to pewnie wiecie, a jeżeli nie wiecie, to to Wam polecam. Polecam Wam mój nowy odcinek. Odcinek, który pojawił się w, we wtorek o godzinie. O dziewiętnastej tak, zawsze się pojawia o dziewiętnastej Jak nie we wtorek, to w czwartek pojawiają się materiały na kanale TikTok, i ten materiał również się pojawił na moim kanale. Jest to materiał o zegarku, który miał swoją premierę całkiem niedawno. I jest to zegarek. I jest to zegarek Moonswatch, ale w wersji Snoopy. I szczerze mówiąc, ja jestem bardzo ciekawy tego, co Wy o tym sądzicie, bo to, co było w komentarzach, część z Was oczywiście wypowiedziała się na ten temat, ale to, co pojawiło się w komentarzach, szczerze mówiąc, dosyć mocno mnie zaskoczyło, bo wiecie, długo tutaj się rozwodzę na temat różnych zegarków, tych wszystkich. Niuansów, historii, wkładu marek w jakieś tam konkretne, konkretne wydarzenia, marketingu, wizerunku, itd, i Natomiast większość z komentarzy, które pojawiły się pod tym odcinkiem, dotyczyły jednak mimo wszystko ceny tego zegarka oraz tego, że jest wykonany z tworzywa sztucznego. Co szczerze mówiąc, trochę mnie zastanawia, bo to nie jest zegarek pierwszej, lepszej firmy, która wypuszcza sobie plastikowy zegarek i żąda za niego 1600 zł, tylko mamy tutaj e, operację Omegi, kultowy design, e, e, oryginalny design Omegi Speedmaster Moonwatch, plus nowa komplikacja, plus Snoopy. No generalnie zegarek najeżony różnego rodzaju symboliką, różnego rodzaju małymi elementami, e, i, I coś, co jasne, może, może być zupełnie nie, nieproporcjonalne, jeżeli chodzi o, o cenę tego zegarka, do wartości, jaką prezentuje, e, i tak dalej. Natomiast z, no, za, sam się zaskoczyłem tym, że tak wiele osób podeszło do tego tematu bardzo pragmatycznie. Bardzo, e, no, bardzo pragmatycznie to, 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 to mam na myśli. E, na zasadzie, wow. Ten zegarek jest mega przepłacony i, i tylko tyle, że jest cały z plastiku. Nikt nie zwrócił uwagi właśnie na tego snupiego, na te, na te wszystkie dodatki i e, ja sam bym tego zegarka raczej sobie nie kupił w najbliższym czasie. Może za jakiś czas, może przy okazji, może gdzieś na zasadzie e, jakiegoś, e, jakiegoś, e, jakiejś ciekawostki. E, natomiast zdziwiłem się dosyć mocno. To jest, to jest, to jest moja re, autentyczna reakcja, bo raczej byłem zdania, że skoro cały świat zegarkowy, włącznie z największymi youtuberami e, albo entuzjastami zegarków, którzy tworzą również swój content na YouTubie, w, niemal rozpływali się, jeżeli chodzi o ten zegarek, no to jednak sporo osób... E, jednak sporo osób z, ze społeczności zegarkowej na tym kanale podeszło do tematu dosyć sceptycznie. Ja wiem, z czego to wynika. Podejrzewam, że może to wynikać po prostu z tego, że są inne zegarki w tej cenie i mając do wyboru. Zegarek za 1600 zł od Swocza i Omegi kontra zegarek typu, nie wiem, jakiś Seiko albo albo coś lepszego, jakiś Citizen, czy, czy, czy Orienty, czy, czy, czy cokolwiek innego. Czy Tiso chociażby. No to tutaj już zderzają się te dwa wybory i faktycznie można kalkulować, co się bardziej opłaca. Natomiast no jest też dużo tutaj widzów, i pewnie się sami do tego przyznacie, którzy, dla których 1600 zł za zegarek to nie jest bardzo dużo. I, i, I macie dużo droższe zegarki, i ten zegarek na zasadzie po prostu dodatku do kolekcji, czegoś innego jakiegoś tam conversation startera. No, mógłby być bardzo ciekawym dodatkiem, a jednak nie spotkał się z uznaniem. Ja tutaj absolutnie nie oceniam nikogo podejścia, bo, bo każdy ma swoje podejście. Mnie wiele osób krytykuje za, za jakieś tam umiłowanie kwarców albo, albo tego, typu, tego typu niepopularne opinie, ale faktycznie wielu wielu, wielu widzom ten konkretny materiał. Się spodobał, to bardzo doceniam, natomiast sam zegarek był dosyć mocno krytykowany. Więc jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Tym bardziej, że i ja wam to mogę w sumie pokazać, bo to jest fajna sprawa. Ehm, na chyba na fratello się, pojawił się ten zegarek, i to może być kolejny gwóźdź do trumny, za co, za co przepraszam. Ehm, przepraszam, Markę Watch, i omega. Dobra, może tak, żebyście widzieli. Dobra, zwinę ten, ten banner Tipli. Jeżeli chcecie, to, to wrzucajcie sobie, co tam, co tam macie, na co macie ochotę, to też usunę. No i spojrzymy sobie na to, jak ten zegarek wygląda w rzeczywistości, bo to są faktycznie zdjęcia, które pojawiły się w momencie, kiedy ja już miałem zaplanowany ten materiał na wieczór. To ten artykuł pojawił się 26 marca, czyli dokładnie w dzień premiery munswoch tego w wersji Snoopy. I to był pierwszy artykuł, który ja zauważyłem. I to był pierwszy artykuł, który przedstawiał faktyczne zdjęcia tego zegarka. Ja też te, tych, tych zdjęć trochę tam chyba ze dwa przemyciłem do, do mojego filmu. Więc wyedytowałem ten film po to, żebyście też dostali tutaj troszkę bardziej realne zdjęcia. Chyba, chyba, chyba to zdjęcie zostało użyte w filmie, też podpisałem oczywiście źródło i to zdjęcie zostało użyte w filmie. Natomiast no to był materiał, który troszkę wszystko pozmieniał, bo, bo faktycznie można było spojrzeć na, na zegarek z innej perspektywy. Da się jakoś skasować ten pasek z boku? O, nie wiem, nie, nie da się. Ehm. Więc, albo, albo inaczej, słuchajcie, patrzcie, pokażę Wam rzecz, um, mm, mm, nie, nie mogę Wam pokazać, bo nie pokazuję całego, ale tutaj odpaliłem sobie z boku DevTools e, i mam coś takiego, czyli narzędzia dewelopera, jako frontend zawieszony w czasie, umiem takie rzeczy robić, więc mogę sobie usunąć ten sidebar po prostu, <laughs> e, usunąć ten sidebar, momencik, i ja już Wam zaraz zrobię go na całość, na całą szerokość ekranu, o. Dobra, zakodowałem, zakodziłem. O, okej. Okay. Albo nie. Dobra. Yy, o, teraz będzie, teraz będzie w porządku. Teraz będzie w porządku. Widać na pewno trochę więcej, jeżeli chodzi o, o ten o ten zegarek. Yy, no i pokazałem wam właśnie. Yy, zobaczy, zobaczyłem ten, yy, ten post i... Yy, i no, zegarek wygląda moim zdaniem genialnie, szczególnie z tymi, z tymi szczegółami, ale dopatrzyłem się kilku e, błędów albo kilku jakichś niedociągnięć. Później w innych recenzjach tego już nie było, żeby, żeby być zupełnie zupełnie szczerym i, i fair wobec, wobec marki, to, 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 to faktycznie w, w tych innych modelach, na, w recenzjach em, nie było takich, czy tam w recenzjach, w pierwszych wrażeniach tego nie zauważyłem, ale tutaj, e, momencik, na tym zdjęciu, które przedstawia, o, dokładnie, na tym zdjęciu, które przedstawia te, te fazy księżyca, to zauważcie, że tutaj, Mamy no tak nie do końca dobrze wykonane te księżyce. Ja wiem, że to jest jakieś hardkorowe powiększenie i z daleka nikt tego nie zauważy, no ale jednak na zdjęciu makro trochę to widać, że, że, te, że te księżyce no nie są tak do końca dopracowane, jak mogłyby być. To są realne zdjęcia, to już nie są, to już nie są e, rendery. I... E, i tutaj zauważyłem też, że nie wiem, czy to jest kwestia po prostu tego konkretnego egzemplarza, ale zauważyłem, że tutaj pojawiają się takie roztarcia generalnie tego. Tak jakby, wiecie, jak czasami jest sytuacja, że coś drukujecie na papierze i ten tusz jeszcze nie wyschnie i coś tam się rozetrze, więc tak to trochę wygląda, moim zdaniem. No i, i sam się zastanawiam czekajcie, może ja to na większy ekran wrzucę, no, umiem na większy. Eee. Chyba umiem, o, dobra, o, tutaj wszystko do, dobrze widać. Widzicie tutaj te elementy? No, to to są takie rzeczy, które mnie trochę z... zaniepokoiły albo zasmuciły, bo, bo sam zegarek wygląda, wygląda, no świetnie, no, nie ma, nie ma co tutaj mówić. Jest to klasyczny design Omegi, yy, który po prostu w postaci Moonswatcha yy, został, E, został przemycony jako jako zegarek e, jako zegarek słocza e, No, ale właśnie te, te, te niedociągnięcia e, no nie wiem, no to robi troszkę e, troszkę podgórkę temu zegarkowi przynajmniej pod obejrzeniu przeze mnie tych, tych zdjęć. Dlatego moje, zda, moje zdanie jest takie, że sam pomysł, samo sam projekt e, i tak dalej i ten cały hype wywołany wokół tego no jest jest czymś, czego, czego w branży zegarkowej nie spotyka się zbyt często. No ale, ale tak jak widać, bywają tutaj jakieś mniejsze lub większe niedociągnięcia, ale tak jak mówię, tutaj w przypadku tego konkretnego zegarka faktycznie jest to widoczne, ale kiedy oglądałem jakieś tam inne materiały na kanałach, na kanałach YouTube'owych, to tego nie było, więc nie wiem, to tak, tak, tak to wyglądało z mojej perspektywy. Franciszek Bienik pisze, myślę, że warty swojej ceny, bo kupi go prawdziwy pasjonat, pasjonat, a nie pierwsza a lepsza osoba. No właśnie zastanawiam się, czy to właśnie nie, nie działa w drugą stronę, że pasjonat zegarków jednak kupi tą Omegę, a, a ci, którzy gdzieś tam czają się na, na ewentualną, <coughs> Jezus, na ewentualną odsprzedaż za wyższą cenę w... W z drugiej ręki, to być może właśnie ci, ci ludzie się na to, na to czają, ale chyba już nie ma takiego szału jak, jak przy okazji premiery dwa lata temu pierwszego Watcha, także także okej. Okay. Ale gdzieś w komentarzach pod tym moim filmem pojawił się inny komentarz jednego z widzów, że w Krakowie podobno było pięć sztuk, a właściwie trudno mi powiedzieć, czy chodziło o to, że 5 sztuk było w ogóle. Czy że w momencie, kiedy ten y, widz y, przy, przyszedł do, do salonu słocza to po prostu im zostało pięć sztuk, więc trudno powiedzieć, tego się niestety nie dowiedziałem. E, QB666. Ciężko się przyzwyczaić do takich cen, teraz to nie jest dużo. Na zakupy na trzy dni wydajesz 400 zł w Biedronce. No, też to prawda, jednak i. W... Patrząc na, patrząc na cenę, dlatego też na to zwróciłem uwagę, że patrząc na cenę oryginalnego Moonswatcha, który jest tylko tam 200 zł tańszy, no to moim zdaniem ta wersja ze Snoopim Ze Snoopim jest po prostu dużo bardziej atrakcyjna, też, moim zdaniem, pod kątem kolekcjonerskim. I nawet jeżeli ktoś nie będzie tego zegarka nosił, to może to po prostu być ciekawy dodatek do. Kolekcji, chociaż ja, ja szczerze mówiąc bym nosił ten zegarek. Nie wiem. Ale to 1500 zł za markę, a 100 za resztę. Nie wiem, czy te wyliczenia są takie ok, bo jednak mamy tam w środku ET z komplikacją faz księżyca, plus projekt, plus własność intelektualna, plus historia marki i tak dalej. Więc nie wiem, czy to jest tylko logo i, i faktycznie tyle się płaci, a 100 zł za resztę. Moim zdaniem to jest troszkę na wyrost, ale. No, to jest opinia, więc masz do niej jak najbardziej prawo. Film był bardzo ciekawy, drogi plastik, mimo snupiego. No, niestety tak to wygląda, i myślę, że tutaj ten plastik dla wielu yy, dla wielu ludzi jest bardzo. Yy, no, jest tylko szczegółem. Tutaj nikt nie, nie wymaga od słocza, zegarka, który będzie full stalowy, bo w takim razie, jeżeli dostalibyśmy za 1600 zł stalową Omegę, to co. W takim razie, sta, ze stalo, stalowego Speedmastera. No, o to mi chodzi, nie Omega, bo to nie jest Omega. Ale gdybyśmy dostali za 1600 zł czy za dwa koła e, stalowego Speedmastera, to po co właściwie Speedmaster, nie? Myślę, że jakby. No i jest, jest na pewno, stoi za tym pewne, stoją za tym pewne argumenty i ja z tymi argumentami się nie będę kłócił, bo. No, bo to nie jest moja firma, więc nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć, więc możemy tylko zakładać, czy dla nas jest za drogi, czy nie. Czy jest, patrząc wyłącznie na przedmiot, czy jest to coś ciekawego, czy patrząc na cenę, widzimy tutaj tylko przepłacony zegarek, więc trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, natomiast moim zdaniem z perspektywy takiej kolekcjonerskiej, no to jest to coś interesującego, bo na przykład wejdźmy sobie na Chrono 24 i poszukajmy tutaj Omega Snoopy. Um, nie chcę wypełniać ankiety. No to widzicie, jakie ceny są za, za oryginał, a właściwie no za, za po prostu za omegę. Tutaj możecie sobie zobaczyć. I to, że ona ma tutaj tego Snupiego, to tylko powoduje, że ta cena idzie w górę, ale nie idzie w górę o 200 zł, tylko idzie w górę o. Dużo złotych, więcej, więc e, pytanie, czy to jest faktycznie dużo, e, porównując do, do, do całej reszty, do, do tych zegarków na przykład. Nie? A to jest oczywiście jakiś tam rynek rynek wtórny, e, bo, bo w sklepach chyba raczej, w butikach tego nie dostaniemy, ale... No, ale można sobie tu zadać pytanie, czy faktycznie te wszystkie symbole design i historia marki, historia modelu, czy to jest, czy to jest wygórowana cena, to znaczy te 1600 zł. Wydaje mi się, że tak jak, tak jak już powiedziałem przed chwilą, że ten, ten to tworzywo, ta bioceramika, to jest tylko szczegół w tym całym zegarku. On nie tutaj nie, nie gra to główną, głównej roli, nie jest tutaj. Yy, nie chodzi tutaj o value for money, mam, mam wrażenie. Ale to jest, to jest moje, moje podejście. Eee, nie ma sprawy, zbieraj je ja trochę zajęty i kątem oka patrzę. Nie ma problemu, będzie ten live jak zwykle też dostępny później. Eee, także, także na, na luzaczku. Witam jednego z najlepszych fotografów od zdjęć zegarków, zwłaszcza nurkowych. Czy ja, czy ja robię dobre zdjęcia? To ja nie wiem, bym się kłócił. Są tutaj mistrzowie świata, w Polsce nawet, nasi koledzy z grup, którzy robią fantastyczne, fenomenalne zdjęcia. Ja robię zdjęcia takie bardzo przeciętne, więc. Ale dziękuję, dziękuję, dziękuję. E... Super fajny tylko kolor, boję się, że zaraz będzie inny. No ja też na to zwróciłem uwagę, że białe przedmioty mają generalnie tendencję do, do żółknięcia, więc możliwe, że za jakiś czas ten zegarek po prostu będzie nieprzyjemnie żółty. Ale z drugiej strony kojarzycie pewnie tarcze tropikalne albo. Był nawet odcinek o tropikalnych tarczach, więc polecam, czyli właśnie takie naturalne starzenie powodowało, że zegarek po prostu wyglądał bardziej rasowo, także nie wiem, no zobaczymy, mam nadzieję, że to nie będzie takie żółknięcie charakterystyczne dla tanich zegarków, tanich zegarków w stylu podróbek G-Shocków, bo to wtedy nie będzie fajnie wyglądało, ale... Albo, wiecie, takie żółknięcie, po, pożółkłe etui po iPhone'ie, albo do, do iPhone'a, albo, albo coś takiego, <laughs> więc mam nadzieję, że tak one nie będą wyglądać, no ale to też możliwe, że bioceramika spowoduje i wydaje mi się też, że można się o tym przekonać na przykładzie innych modeli, które już istnieją, bo białe słocze są od lat na rynku i... Jeżeli to jest ten sam materiał, to możemy mniej więcej oszacować, jak ten zegarek będzie się prezentował za jakiś czas, na przykładzie właśnie tych słoczy. Ale to, to już jest temat zupełnie, zupełnie na inną dyskusję. Kreskówkowy styl jest git. Jakoś mam awersję do plastiku. No z jednej strony tak, z drugiej, z drugiej nie wiem, co masz na myśli, bo tutaj sugeruje jakaś emoji. Być może coś innego. Być może celowy zabieg w końcu to kreskówka. Chodzi o e, rozmycie, tak? Tych, tych, tych. E, tego księżyca. Być może. Nie wiem, nie wiem. Komiksowa stylistyka broni te niedociągnięcia. To też prawda. To też prawda. E, a być może to jest po raz kolejny zagranie słocza na zasadzie wystawienia środkowego palca i. I, I trochę zagrania na, na nerwach tym wszystkim, którzy wymagają od zegarków budżetowych doskonałej jakości. Oczywiście tą doskonałą jakość czasami da się dostrzec, e, i, i, i faktycznie to, to tak może wyglądać, ale, ale no nie wiem, no nie wiem, być może, być może tak. Mógłbyś powiedzieć, że odcisk łapy też nie jest zamalowany cały. A nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale już, już, wracam, do tego, już wracam do tego artykułu. E, e, zobaczmy to, o czym mówisz, że przycisk łapy. A tak, faktycznie. Tylko właśnie nie wiem, czy to tak nie miało być. Czy to nie jest właśnie ten kresków, to, to, to kreskówkowe podejście, tak, żeby ten, ta łapa nie była w całości czarna, taka jedno, dwu, jedno, no, dwuwymiarowa, tylko żeby tutaj dodać te refleksy, możliwe, że to po prostu są takie refleksy odbijające się, ale, ale nie wiem, być może to moja, moja inter, nadinterpretacja, no ale widzicie, tutaj tych niedociągnięć jest trochę więcej, ten tutaj przerwany T, nie wiem, być może to po prostu kwestia zdjęcia na żywo, tego nie widać. Czasami na, na fotkach makro pojawiają się takie rzeczy, że że nigdy o ich istnieniu bym się prawdopodobnie nie dowiedział, gdybym nie obejrzał właśnie wcześniej tych, <grym> tych, yy, tych fot makro. Dokładnie tak jak mówisz, mam zamiar go kupić po to, żeby był. Nie myślę go nosić w sobotę. Podjadę do Rotterdamu do Swotra. Jeśli będzie dostępny, to się pochwalę. Pewnie pochwal się, daj znać, jak, jak to wygląda na żywo. Myślę, że te malowanie lumy jest specjalnie niedokładne. Po pierwsze, bajko komiksy Fistaszków. Te pierwsze bajko komiksy Fistaszków tak wyglądały. Być może tak, ale już na innych filmach tego nie było. I żeby nie być gołosłownym, Omega Snoopy, albo inaczej, Moonswatch, bo znajdzie mi jakieś inne, inne filmy. Eee, tutaj. Eee, czekajcie, już wam pokazuję. Zobaczę, czy nie będzie jakiś reklam. Oczywiście są reklamy, więc, więc zaraz przez to przejdziemy i, 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 i wam to pokażę po prostu. Bo zauważyłem, że to nie pojawiło się w każdym możliwym egzemplarzu, tylko w tym na Fratello. A to jest zupełnie ciekawe, że akurat w Fratello dostali taki egzemplarz. Dobra, e, to jest. E, już momencik: czy, czy, e, kartę. Tutaj dobra zmniejszę to, a właściwie wam powiększę, a sobie trochę zmniejszę i czekajcie, nie będę tutaj przechodził przez. O, nie będę tutaj przechodził przez wszystkie możliwe kadry. O, ale o, chociaż w sumie widzicie, tutaj jest to troszkę mniej widoczne, ale być może jest, jak mówicie, że takie niedociągnięcia są, są związane z tym kreskówkowym charakterem. No nie wiem, no nie wiem, faktycznie jest tutaj trochę tego, faktycznie trochę tutaj to, to widać podobnie tak jak w przypadku e, tamtego modelu z Fratello, aczkolwiek no widzicie, to jest coś zupełnie innego niż tam, bo tam wyglądało to, e, tam to wyglądało mimo wszystko e, no trochę inaczej po prostu, widać, że to nie jest ta sama skaza, e, czy ten sam, ta, to, ta sama niedoróbka, chociaż kurde, jak teraz tak patrzę, to może faktycznie macie rację że tak to wygląda. No dla przykładu tu jest tu jest Snoopy z YouTube'a, a tutaj jest ten Snoopy oryginalny, w sensie z Fratello. No nie wiem, być może to być może tak to wygląda. No ale to są tak jak mówię, to są szczegóły, które zauważyłem, dlatego też zwracam na to, na to uwagę. I jeszcze z ciekawostek, ci, którzy kupowali ten zegarek w dniu premiery, dostawali jeszcze do niego latarkę UV, żeby można było sobie, sobie poświecić. A tu są te dwa zegarki side by side, czyli Speedmaster Moonwatch Professional Omega i Omega Moonswatch. No, tak, tak to wygląda, tak to się prezentuje. Dobra, dobra wracając jeszcze tutaj, próbuję nadrabiać czat. Um, um, um. Siemka, szukam zegarka na start Wybrałem Tissota PR100 wybrałem, chciałem, Chciałbym, żeby zegarek był jak najbardziej uniwersalny Czy myślisz, że to dobry wybór? PR100 to taki dosyć uniwersalny wybór Tak jak mówisz, więc jeżeli ci się podoba To, to śmiało Yy, pomimo, że plastikowe, ale snupie robi różnicę myślę, że to będzie decydujące no to jest, mody. moim zdaniem to, to jest właśnie ta rzecz, która, która może przekonać kogoś do, do tego konkretnego zegarka Michał pisze, jak tam twój nowy Dan Henry yy, za momencik do niego przejdę bo dzisiaj mam to w planie również, żeby go wam pokazać i też odpowiedzieć na jakieś pytania bo yy, mam go dosłownie parę godzin i mam już jakieś pierwsze wnioski ale to, ale to za chwilę ja też uważam, że kom... okej, okay, to było, um... a nie, nie było. Ja też uważam, że komiksowa niedoskonałość pisze les fasoles yy, pasuje do motywu idealnie, co do samej stylistyki zegarka to jest fajny, ale za dużo białego. Widziałbym tutaj czarny bezel i może czarne ramki. No taki, takie podejście. tak, tak do tego Czarne ramki na subtarczach czy coś w kierunku pandy. No podeszli do tego w taki sposób. Trochę też mam wrażenie idąc tropem białego speedmastera, który się pojawił niedawno. Tam też, tam też ta tarcza jest w bieli, natomiast tutaj zrobili cały biały. Myślę, że głównie po to, żeby podkreślić właśnie jego inność tego zegarka, dlatego że jest w pełni biały, no to też tak. E, też tak to działa. E, mam nadzieję, że nikt tego nie tłumaczy, że, tak jak Speedmastera, że biały oznacza kolor skafandrów, e, tam, astronautów NASA, bo no bo to już by trochę było, to już by było trochę zbyt dużo. E, Michał Ciok wysyła super stickera za 11,99. Bardzo dziękuję Michał za Twoje wsparcie, jest nieocenione. Bardzo często, bardzo często tutaj się udzielasz. Bardzo dziękuję za, za aktywne wspieranie kanału. Um. Krzysiek, robisz niezły fotel. Chodziło chyba o speca 007 bombla. Pozdro dla zegarkowców. Dokładnie, no to, to, to mi nie pasowało, więc musicie tutaj chyba bardziej bezpośrednio czasami w komentarzach <grymna> pisać. No, bo każde, każdego pieska malowało ręcznie inne dziecko, co się Rolls Royce, ręczna robota. Wątpię, ponieważ cały Moon czy jest robiony komputerowo, w zasadzie przez maszyny komputerowo. Zabrzmiałem jak boomer, że to jest zrobione komputerowo. No, ale jest robiony po porządku maszynowo, więc e, raczej wątpię, że to była ręczna robota jakiegoś zdolnego człowieka od rysunków. Czy mogę prosić o komentarz odnośnie zegarków hybrydowych, na przykład Citizen Eco Drive Hi Hybrid. Nie wiem, co to jest zegarek szczerze mówiąc, jaki to jest e, Eco Drive. Ja sobie to wygooglam. E, hybrid, bo nie miałem żadnego takiego. Ehm takiego zegarka. Już patrzę. E, ok Ok. Czyli um, smart hybrid smart e, Tak przynajmniej tutaj strona Citizena. E, Citizena o tym wspomina. E, nie wiem, szczerze mówiąc, co mam o tym myśleć. Cena jest w miarę okej, okay, jak, na, jak na zegarek yy, jak na zegarek typu Smart. 187 dolarów całkiem nie całkiem niedużo, nie mam pojęcia, co ten zegarek robi, ale no, trzeba mieć świadomość tego, że jest to urządzenie elektroniczne, yy, które nie każdemu podpasuje, więc jeżeli, jeżeli masz takie, takie potrzeby, żeby taki zegarek posiadać, to spoko. Ja natomiast nie mam żadnego, yy, żadnego zdania, bo nie miałem nigdy do czynienia z tym zegarkiem, ani z żadnym urządzeniem hybrydowym. Od, od Citizena. Więc jeżeli jest tutaj. E, jeżeli jest tutaj mechanizm e, Eco Drive albo coś, co powoduje, że jest. E, że, e, everybody Solar. E, no to myślę, że jest to całkiem dobra alternatywa dla tych, którzy nie chcą ładować zegarka tak często, ale widzę że też, że tu jest ładowarka. Nie wiem, nie znam tego tematu, musiałbym, musiałbym się w tym temacie troszkę podszkolić, ale ciekawy, ciekawa sprawa, na pewno, na pewno sobie poczytam. Paul Sadowski, de Paul Sadowski, became a YouTube member, czyli został wspierającym ten kanał. Bardzo dziękuję z tego powodu, z tej okazji, mam przygotowane standardowo konfetti, więc... Dziękujemy za, za dołączenie. Ja, ja dziękuję bardzo za dołączenie i wspierający również, że powiększa nam się grono. Także bardzo, bardzo dziękuję za, za wsparcie. E, Okej. Okay. To nie te modele te kosztują około 2000 złotych. Dobra, to mu, tak jak mówię, muszę się doszkolić. Wrzuć na, najlepiej, jeżeli jesteś na grupie ekipy TikTok, to, to wrzuć to na grupę Facebookową i z pewnością jakaś tam dyskusja się prawdopodobnie wywiąże, bo bardzo często sami dyskutujecie przecież na, na różne tematy i, i tutaj, tutaj to doświadczenie, które macie, jest na pewno bardzo, bardzo na plus. Czy jest jakaś strona, że można go kupić online za te 1600 zł, czy tylko sklepy stacjonarne? I pytanie podstawowe: czy są dostępne? Odpowiadając od końca, są dostępne. Przynajmniej z tego, co mi wiadomo, to są dostępne standardowo. Natomiast, czy można go kupić online? Nie. Nie można go kupić online. Można go kupić tylko stacjonarnie w butikach Swatcha. I um, jak wejdziesz sobie na stronę. Na stronę. Yy, już pokazuję. Na stronę Swatcha, czyli właśnie na stronę Mission to the Moon Face, to możesz sobie zobaczyć tutaj przycisk: zobacz sklepy, i te sklepy ci um, zostaną przedstawione właśnie w tej formie czyli Kraków-Floriańska, Warszawa Westfield Arcadia, Warszawa Westfield Mokotów i Warszawa Złote Tarasy czyli salony firmowe. Marki Swatch. To jeżeli chodzi o Polskę, natomiast w innych krajach również te zegarki są dostępne, więc jeżeli gdzieś po drodze albo gdzieś w okolicy macie taki butik Swatcha, to można do niego zajrzeć i przy, przymierzyć na przykład ten zegarek, więc powinien być dostępny. Tak jak zresztą pisze też Szymon, Moon Swatch nigdy nie był dostępny online. To prawda, nie był dostępny online, ale. Na samym początku to się bardzo zmieniało, bo narracja y, Swatcha była taka, że najpierw puszczamy do salonów stacjonarnych, a później będzie dostępny online. Więc niektórzy, y, w tym ja, sobie się rozsiedli wygodnie i tam troszkę podśmiewali się z tych, którzy stali w kolejkach, bo przecież za kilka dni będzie dostępny online i, i po co? Nie ma żadnego powodu, żeby, żeby w tych kolejkach y, tkwić. Natomiast y, jakiś czas później y, Swatch. W komunikacie prasowym czy za pomocą jakichś tam social mediów powiedział Marka Swatch, zakomunikowała, że ze, uwaga, że ze względu na to, że w pandemii wszyscy byli zamknięci w domach i że się nie socjalizowaliśmy między sobą, to oni podjęli decyzję, że jednak trzeba wyjść do ludzi. I wtedy dopiero będzie możliwe zakup takiego zegarka. Więc mi się to bardzo nie spodobało, bo raz mówią coś, raz mówią jedną rzecz, potem mówią coś zupełnie innego, i w rezultacie okazuje się, że najpierw dane słowo jest później w jakiś tam sposób. Niedotrzymywane. Ja nie jestem akurat tego fanem, bo uważam, że skoro powiedzieli, że ten zegarek będzie online dostępny i była nawet taka formatka na stronie internetowej, że jeszcze jest online niedostępny, ale będzie za niedługo, potem się z tego wycofali, zasłaniając się jakąś tam socjalizacją i wychodzeniem do ludzi. Więc dla mnie to jest zupełnie. Zupełnie bezsensowne, bezsensowne zagranie, ale sensowne prawdopodobnie z punktu widzenia słocza, bo jeżeli e, nie da się tego zegarka kupić przez internet, to jest to bardziej prestiżowy zegarek niż te, które można kupić bez wychodzenia z domu. Oczywiście ten prestiż jest w ogromnym cudzysłowie, nie łapcie mnie za słówka. no ale wiecie, no, jeżeli nie jesteś w mieście, w którym mamy swój salon, no to. No to nie kupisz sobie tego zegarka, więc musisz do nas specjalnie przyjechać i wtedy go kupisz, co spowoduje, że będziesz, będziesz bardziej specjalnym zegarkiem. Ja tej narracji nie kupuję, więc też przeszła mi ochota na na Moonswatcha, nawet nawet z powodów takich bardzo 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 zakrawających na jakieś tam, nie wiem. Ner nerdowanie albo coś takiego, bo chciałem faktycznie ten zegarek pomacać i, i, i się nim i się, i, i się w niego w zaopatrzyć, no ale nie, nie zrobiłem tego więc nie podobało mi się nie podobało mi się to, to zagranie i tutaj jest łapka w dół dla dla Swatcha, moim zdaniem, ale za to, jeżeli tutaj jesteście i jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to serdecznie was do tego zachęcam, bo łapki w górę pozwalają temu kanałowi dotrzeć do nowych widzów, e, pozwalają również e, wybić troszkę ten film później po fakcie. E, więc bardzo was serdecznie zachęcam do zostawiania łapek górę tutaj, jeżeli pewnie, jeżeli jesteście na telefonie to gdzieś pewnie tu, a jeżeli na kompie no to tu. Na pewno będzie, na pewno będzie to z korzyścią dla kanału TikTok. Dobra, słuchajcie. O donatach powiedziałem, o superczatach powiedziałem. Więc, więc myślę, że możemy przejść do do clue Problemu albo do sedna sprawy, nawet to nie problem w, żaden, w, żaden, w żadnym wypadku. No ale zrobimy tak. Ja mam tutaj drugą kamerę alternatywną, która będzie pokazywała coś innego. Niż tylko czekajcie, muszę, muszę wykonać jeden, jeden, jeden manewr i włączyć słuchawki, żeby nie było echa, bo na Androidzie nie da się całkowicie wyciszyć dźwięku. Nawet jeżeli sobie wymutuję mikrofon, to dźwięk w tle jest, znaczy dźwięk z głośnika cały czas jest słyszalny, więc muszę podłączyć słuchawki, żeby tego, tego nie było. Ale chyba to, chyba to mamy. Daję mute, w sensie mute. <grym> I tak. Ustawiam drugą jeszcze kamerę i za momencik Wam tutaj ją wyświetlę. Dobra, e, dobra, jestem, e, jest ta kamera, jest ta kamera. Mam nadzieję, że będzie coś widać, bo nie, znaczy powinno być widać na spokojnie. E, potem jeszcze powiększę trochę ten obraz e, i pokażę wam zegarki, które mam ostatnio, e, ostatnio się w nie zaopatrzyłem na potrzeby e, odcinków, ale również, e, ale nie tylko. Bo, bo, to jest, bo, to jest, bo to jest różnica. I słuchajcie, mam dwa zegarki. Mam, je, mam w zasadzie trzy, ale dwa takie, które chcę, chcę pokazać, chcę zaprezentować. Na razie to na razie się wyłączę z tego, ale za moment wrzucę. Pierwszy zegarek. Zostałem influencerem własnego, własnego odcinka, własnego programu, bo w odcinku o zegarkach do 1000 zł zaprezentowałem wam zegarek Lip. Lip Churchill, Lip T18. Czyli zegarek z ciekawą historią we współczesnym wydaniu, we współczesnej edycji. No i dotarł do mnie po wielu tygodniach. Po wielu tygodniach oczekiwania, a zresztą opowiem Wam o tym jak to wyglądało. Słuchajcie, kupiłem ten zegarek na stronie o której nie będę tutaj mówił, bo nie ma sensu, ale polski sklep, znany polski sklep z zegarkami. Kupiłem tam ten zegarek w opisie, a w zasadzie nawet przy składaniu zamówienia dostałem informację i była tam taka wyświetlona, że realizacja w ciągu 2-3 dni. Nie, że w ciągu 24 godzin, bo zazwyczaj w przypadku większości zegarków na tej stronie 24 godziny to taki normalny, standardowy czas realizacji zamówienia. Tutaj było 2-3 dni. Pomyślałem sobie, że okej, okay, spoko, to nie jest nic nadzwyczajnego, żebym sobie na ten zegarek poczekał. Ja nie muszę go mieć już, więc poczekam. No, i zamówiłem sobie ten zegarek, yy, poczekałem te dwa dni, yy, cały czas przesyłka była w trakcie yy, realizacji. Po czym dostałem yy, maila od sklepu, że yy, no, niestety nie ma tego zegarka. Więc yy, zastanawiałem się, dlaczego go nie ma. I e, dostałem informację, a właściwie zapytałem dlaczego, dlaczego go nie ma. Dostałem informację, że po prostu się wyprzedał i czekają na dostawę, więc ona będzie w ciągu tygodnia, dwóch, maksymalnie. No to powiedziałem, że spoko, pomyślałem sobie, że nie ma, nie ma tego złego, ja nie spieszy mi się, to nie jest prezent dla nikogo na, na żadną ważną uroczystość. Poczekam. No, i poczekałem te całe prawie dwa tygodnie yy, i dostałem informację, że przyszła dostawa. Jest dostawa Lipa do Polski. Są zegarki, dotarły z Francji. Wszystko gra, wszystko super. Tylko, że nie ma tego zegarka i nie wiadomo kiedy będzie. Może go w ogóle nie będzie. No, i przyznam szczerze, że to mi podniosło ciśnienie troszkę, bo. bo nie, podoba, nie spodobało mi się takie podejście. No, ale pomyślałem sobie, że spoko. Zapytam w takim razie, jaka jest możliwość tutaj do co możemy z tym tematem zrobić. No nie. Bo nie chciałem z tego rezygnować. To jest fajny pomysł też na odcinek, na zaprezentowanie historii, więc chciałem ten zegarek w tej konkretnej wersji no po prostu chciałem, żeby do mnie dotarł i tyle i po sprawie. Więc dostałem informację, że nie wiadomo, kiedy on będzie, dlatego odezwałem się bezpośrednio do dystrybutora. Do Roberta, którego zresztą też znam z kanału. Robert, jeżeli to oglądasz, pozdrawiam i dziękuję za błyskawiczne reakcje. I Robert postanowił, że się podzieli e, swoją, swoimi kontaktami, a właściwie uruchomi swoje kontakty e, i dowie się, co z tym zegarkiem jest, dlaczego go nie ma, dlaczego nie dotarł do Polski z dostawą, chociaż był zamówiony. No i okazało się, że faktycznie dotarł jeden duży transport zegarków do Polski. O czym historia? O zegarku tym, który jest tutaj w pudełku, więc za moment, za moment zobaczysz. Dostałem, ten, dostałem informację, że faktycznie była jedna duża dostawa do Polski, ale jest jeszcze druga paczka, która gdzieś tam się zawieruszyła, utknęła w trakcie. No i to mnie troszkę uspokoiło, a potem dostałem informację od, również od Roberta, że że jest wszystko ok, i że prawdopodobnie ten zegarek dotrze w tam w środę, a to był poniedziałek czy piątek, i że dotrze w środę, poczekałem i faktycznie dostałem tę przesyłkę, także całość zajęła jakieś trzy tygodnie praktycznie, ale ostatecznie dotarł do mnie. I, I nie wiem w sumie, jak mam to teraz wam pokazać, może po prostu zrobię tak. Tutaj mam drugą kamerę i tą drugą kamerę włączę w taki sposób. Mm, mm, mm. nie, inaczej inaczej, nie tak nie tak, a może po prostu solo layout, ok, dobra tutaj czekajcie, żeby było ładnie To zrobiłem takie tło, ok ehm, nie jest jakoś najładniej, ale 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 trudno, dobra ehm, dobra, to nie, jest, to nie jest dobry pomysł, żeby ja to w ten sposób pokazywał więc ja go po prostu otworzę zaraz i pokażę go wam już w, o, w takiej formie Zegarek Lip T18. Tak wygląda, tak się prezentuje. Na żywo wygląda lepiej niż tutaj, w tej kamerce, teraz. Ale czekajcie, postaram się Wam jakoś to bliżej pokazać. Nie wiem, na, o, na ile to jest możliwe. I słuchajcie, to co jest ciekawe i to co można zobaczyć też na wielu zdjęciach. O, może. Jakoś próbuję światło złapać, tak żeby to było fajnie widoczne. Ale to, co jest ciekawe w tym zegarku, to jest szczotkowanie tych, tych różnych powierzchni, ponieważ te powierzchnie są w zasadzie takie same, ale są wyszczotkowane w, różnych, w różne strony. To znaczy, ee, czekajcie, żebym dobrze powiedział. Tak, to, co jest w środku, ta środkowa część, Jezus, czy ja jestem w stanie to Wam pokazać? O, może tak. Ta środkowa część jest wyszczotkowana poprzecznie, natomiast ta dookoła, ta z indeksami, jest wyszczotkowana w pionie. O, tutaj to fajnie widać. Co sprawia, że ta tarcza wygląda, jakby była złożona z dwóch części, a cała jest dosyć płaska. Eee, no, ale to, to generalnie całkiem fajnie wygląda. Zegarek, jeżeli chodzi o wykonanie, jest naprawdę bardzo przyzwoicie wykonany. Jeżeli widzicie tutaj na dole tą sekundę na szóstej, to widzicie, że, że sobie cyka, więc jest to kwarc, a jak żeby inaczej. Natomiast jest wersja, którą teraz zaprezentowali całkiem niedawno, którą zaprezentował LIP i jest to, wersja, jest to wersja w pełni automatyczna, mechaniczna, przepraszam, albo automatyczna, natomiast jest oparta o ich własny mechanizm. To też jest ciekawe, co zresztą też jest nawiązaniem do tego historycznego modelu, który faktycznie był zegarkiem, był zegarkiem stworzonym tam dla Churchilla i tak dalej. O tym będzie cały odcinek, więc możecie, możecie się go spodziewać. Też będą troszkę lepsze, oczywiście, tutaj w, w, przebitki na ten, na ten zegarek. Ja Wam go za moment. W, za moment wam go pokażę w troszkę bliższej perspektywie. Natomiast to, co jest ciekawe, to jest to bardzo mały zegarek. I ja i, no, rozmawiałem z kilkoma osobami na ten temat i e, właśnie zastanawiali się, czy ten zegarek nie będzie za mały, ale e, no, postanowiłem, że pójdę jednak w tym kierunku i zobaczymy. Zobaczymy, co się, co się wydarzy. Jeżeli to jest ten klasyczny, klasyczny motyw e, i klasyczny model, to być może. Będzie, ym, będzie ok akurat i może akurat on ma taki być, bo kiedyś mężczyźni nosili dużo mniejsze zegarki, yy, więc yy, ok, może wam to pokażę teraz, o tak, yy, na full, full layout, więc tak on wygląda, nie wiem czy jest za mały, chyba nie jest za mały, trochę ma sztywny pasek, to jest rzecz, którą musiałbym, yy, musiałbym w jakiś sposób sobie tutaj no pewnie jak go ponoszę to się trochę wyrobi Ale na razie nie chciałem go nosić Żeby jakoś go przed nagraniem odcinka Nie zmasakrować Natomiast sam zegarek no wydaje mi się Że jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawy Jest też w ogóle wykrzywiony Więc nie wiem czy widzicie to jak szkiełko jest wykrzywione Ale, ale jest to coś Jest to coś ciekawego Na pewno nie miałem nigdy takiego zegarka I, i wydaje mi się, że w takim budżecie a udało się go kupić naprawdę za bardzo dobrą cenę, bo niewiele więcej niż 700 złotych albo 800. 700 z groszami, na pewno, w sensie ze złotówkami. Z 1000 to jest naprawdę spoko, spoko promka. Widzicie, widzicie popalcowany, ale, ale mniej więcej widać, jak, jak to się prezentuje. Spróbuję jeszcze. Spróbuję jeszcze tak wam go pokazać, żebyście widzieli bardziej. Z perspektywy, no nie jest to duży zegarek zdecydowanie, ale moim zdaniem wygląda fajnie. Na pewno jest jakiś taki, no szczególnie ta tarcza robi robotę. Ja wam to spróbuję przedstawić lepiej w, w materiale właśnie o tym zegarku, o historii właściwie związanej z tym zegarkiem, bo zegarek będzie praktycznie tylko, um, tylko rekwizytem do, tego, do, tej, do tej historii. Ale, um, no ale, tak to, ale tak to się prezentuje. Nie jest duży jest subtelny, ale no to jest zegarek vintage'owy, więc on taki subtelny ma być w końcu. Czyli ja odlepiłem z niego wszystkie folie, chyba, ta, chyba już tak. Mam oprócz tego oczywiście pasek z, z, z no tutaj z tym szybkim zwalnianiem teleskopów Fabrik a Sanson, Bezonson. Jeżeli chodzi o model, to jest model T18. Eee, i referencja 671000. Eee, no, także tak to tak to się prezentuje. No Nie wiem, jakie są wasze opinie, mogę Wam też odpowiedzieć na jakieś pytanie, jeżeli macie, jeżeli macie te pytania i gdzieś Wam przychodzą do głowy. No tutaj w zależności od światła to po prostu ten zegarek wygląda kompletnie. inaczej postaram się zobaczyć jeszcze, czy mogę wam to przedstawić jakoś... No nie, w tym świetle tego nie będzie zupełnie widać, ale mogę spróbować. Dobra, tutaj. O, tak zrąsi. No, ta tarcza, tarcza robi robotę. Jest naprawdę taka. To, to, to szczotkowanie. To szczotkowanie jest na pewno na pewno jakieś i, i przykuwa uwagę. mojej dziewczynie bardzo się podoba ten zegarek, więc. Ale jednocześnie uważa, że jest na nią za duży, więc no. Pomyślałem, że mogę, go, mogę się nim podzielić, ale, ale nie trafił w, w, w wielkość. To się. Co wy tu piszecie? To jest ciekawe. Wygląda naprawdę dobrze. Szkoda, że jedynie, że kwart. Są wersje mechaniczne, więc można pójść w mechaniczne. Nie ma problemu. Ja natomiast uważam, że to zaleta, że, że to kwart. Ale o tym już było. Ja nie będę się tutaj wypowiadał po raz kolejny o tym, że, że zegarki kwarcowe to zegarki. Wygodne e, i, i tak dalej, więc psz, tak to wygląda. E, spodziewajcie się odcinka jakoś niebawem. Nie wiem, może w kwietniu albo w maju na ten temat coś zrobię. Może będzie jakaś okazja. Nie wiem, czy e, Winston Churchill e, ma, jak, ma, swój, ma jakiś swój dzień pamięci, albo jest coś związanego z nim, że. E, że, że akurat wtedy jest jego wspomnienie yy, podejrzewam, że, że nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie w Polsce yy, no, ale możliwe, że przy okazji wiecie, koniec wojny i tak dalej. To się, ten zegarek się bardzo mocno z tymi tematami wiąże. Próbuję to jakoś wrzucić tutaj do tego, do tego pudełka, ale chyba mi się nie uda, więc porzucę ten pomysł na ten moment. I tyle. Więc ciekawy zegarek. Widzę, że piszecie, że rozmiar idealny na Twój nadgarstek. Też mi się wydaje, że jest OK. Chociaż, no powiem, że pierwsze wrażenia były dosyć. Dosyć dziwne, albo takie zagadkowe, albo byłem nie do końca przekonany do tego zegarka, bo wydawało mi się, że jest po prostu za mały. Ale to też jest kwestia prostokątnej koperty i no, inaczej wygląda prostokątna koperta, inaczej wygląda okrągła. Więc, 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 tym, tym, to, się, tym to się różni. Jaka jest grubość koperty? Wiesz co? Nie wiem, spakowałem już go do pudełka, ale mogę go wygooglać za moment. T18 Grubość koperty już ci mówię. Krzysiek pyta Nie ma tej informacji, tej informacji nigdzie. Dobra, szuka, szukam, jeszcze, szukam jeszcze dalej. Lip. Po prostu może na stronie na stronie lipa się okaże, jaka jest, jaka jest grubość. Tu, tu, tu. Nie wiem, to jest referencja 67.10.0. Więc jeżeli dasz radę, to spróbuj odnaleźć go gdzieś w sieci i, i, i z pewnością się dowiesz wysokość, nie, nie ma tutaj grubości podanej w żadnym, na żadnym sklepie internetowym, a nie mam teraz jakby też dojścia do suwmiarki, żeby teraz to na szybko zmierzyć, więc więc nie potrafię na to odpowiedzieć obecnie, ale nie jest jakoś przesadnie gruby. Jeżeli chodzi o wymiary, wydaje mi się, że jest taki dość proporcjonalny. Jeden mechanizm kwarcowy, jeden kłopot mniej. Krzysiek, do wyboru masz Omega Seamaster 300, nowa edycja, wersja Studor Tudor 58, z jakim byś wyszedł z salonu? Z Tudorem, moim zdaniem. Ale to dlatego, że po prostu by, o wiele bardziej podoba mi się ten zegarek i, i wybrałbym Black Bay'a. Um, Okej. Okay. Jakie on ma wymiary, jak rewerso czy mniejszy? Wydaje mi się, że jest mniejszy trochę. Zrobię dokładne porównanie, jakby całe, całe wymiary będą przy okazji odcinka, więc na ten moment Ciężko mi się wypowiedzieć, chociaż czekajcie, kurde, wstawię Lipcze, Lipte lip 18. E, spróbuję odnaleźć po prostu stronę z tym zegarkiem i się dowiem z tamtej strony. Powinno być na stronie producenta w końcu, e, powinna być e, ta informacja zawarta. E, ale czy będzie. 39 na 21 mm, ale grubości tutaj nigdzie, nigdzie nie ma. Tylko, że w środku jest Ronda Slimtek 1064 i 18 mm szerokości paska. Ale całej reszty tutaj niestety nie odnajdę. A szkoda. Ale na spokojnie, na spokojnie wszystko będzie przy okazji. Yy, przy okazji yy, odcinka, yy, przy tak małej kopercie, wygląda na grubszy niż jest. No, być może, być może tak, ale koperta faktycznie jest, jest mała, 40 mm na długość, więc no, stosunkowo niewielki zegarek. Ale to też trzeba właśnie pamiętać o tym, że wymiary, wymiary prostokątnych zegarków są troszkę też inne i też optycznie on inaczej wygląda na nadgarstku. Właśnie przeczytałem, pisze Kosior 7, że 10 maja został pre premierem Wielkiej Brytanii, więc zaczął się jego czas. No, to możliwe, że na 10 maja zrobimy ten odcinek. Ale możliwe, że też wcześniej, bo te, nie, nie chodzi mi o to, żeby tutaj jakoś real-time'owo działać w związku z, z panem Churchillem, który już w świętej pamięci, e, no niestety tego prawdopodobnie nie zobaczy, ani, ani nic nadzwyczajnego się w tym temacie nie wydarzy, więc o tym, o tym real-time'ie to tak powiedziałem trochę, trochę dla beki. E, znalazłem, 9 mm Krzysiek znalazł, no więc, więc tak to wygląda, 30... 39 na 21 na 9. Czyli tak, tak, to, tak to wygląda. Cały czas pisze Bomek, wielokrotnie już, czy zegarek Casio WR jest wodoodporny. Nie wiem, czy zegarek Casio WR jest wodoodporny. Generalnie żaden zegarek nie jest wodoodporny, może być ewentualnie wodoszczelny. Bo odporność na wodę jest dosyć, dosyć trudna, jeżeli chodzi o takie urządzenie jak zegarek. Na pewno jest wodoszczelny w, jakiś tam, w jakimś tam stopniu, ale Casio WR, nie wiem co to jest za konkretnie zegarek, więc musiałbyś podać albo, albo, e, albo e, na przykład jego referencję, albo nie wiem, jakiegoś linka czy coś, ale generalnie wodoszczelny zazwyczaj, większość zegarków jest wodoszczelna, e, tylko pytanie jak bardzo. Ksander, ja w ogóle chciałem Ci bardzo podziękować, bo chciałem Ci bardzo podziękować, bo dzięki Twojej wiedzy i Twoim filmom wyszedłem ze wstydliwego miejsca o nazwie Majtkowcy i wszedłem do świata prawdziwych czasomierzy, także dziena Nie ma za co, bardzo się cieszę, że, że odnalazłeś na tym kanale między innymi coś dla siebie i że zmieniło to w jakiś tam sposób Twoje podejście do zegarków. Jest to miłe na pewno i też fajnie, że fajnie, że udało ci się zauważyć takie. Takie, 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 takie rzeczy, jak zegarki, takie przedmioty, takie, taką pasję odnaleźć, bo możliwe, że będzie ona ewoluować, i sam zobaczysz za jakiś czas, w jakim kierunku ona wyewoluuje, a bardzo często ewoluuje w takie kierunki, w jakich się nie spodziewamy. Mnóstwo osób gdzieś tam w komentarzach czy w wiadomościach pisze o tym, że najpierw nosili jakieś tam zegarki, nie przykładali do nich wielkiej wagi, a potem okazało się, że skończyli z kolekcją paru zegarków w ciągu pół roku, bo, bo tak się wkręcili. Ja nie uważam, że to jest za zbyt, dobra, zbyt dobre tempo. To wiecie, to jest trochę jak z redukcją wagi, że zbyt dużo na minusie to nigdy nie jest dobra sprawa. Więc, więc, takie szybkie, szybki, szybkie przybywanie zegarków, zbyt wielu w kolekcji, to nie jest zazwyczaj nic, co, co się kończy dobrze. Bo zazwyczaj ten pierwszy szał później mija i okazuje się, że większość z tych zegarków jednak nie była wcale takim dobrym wyborem, bo odkryjemy coś jeszcze innego. Więc, więc. Mam nadzieję, że po prostu poprowadzisz tę swoją zajawkę w jakiś tam mądry sposób i, i, i będzie z tego tylko wyłącznie sama przyjemność. Także bardzo dziękuję za Twój komentarz. Mega miło. Ehm, ok. E, ten mechaniczny lip jest śliczny, tylko cena 2000, ko, 2000 Chciałem powiedzieć koron, 2000 euro. Faktycznie tak, ale wynika to głównie z tego mechanizmu, podejrzewam. I jestem ciekawy, czy gdzieś to znajdę, bo ostatnio widziałem ten film z C18. Widziałem film o tym zegarku, o powstawaniu nowej wersji. To jest ten film i ja go spróbuję Wam tutaj zaprezentować bo wydaje mi się, że jest na co popatrzeć. To jest... Tak jest tutaj. Okej, okay. zmniejszę to trochę. I okej, okay. możemy tak delikatnie. Także to jest ten zegarek, który Wam przed chwilą pokazywałem, tylko w najnowszej wersji sprzed czterech tygodni. Jest to mechanizm który zostanie tutaj zaimplementowany w tym zegarku w nowej wersji. Tylko, że cena tak jak tutaj zresztą piszecie niżej w komentarzach 2000 euro, ale możecie zobaczyć jak ten zegarek wygląda i jak, jak, jaka, jakie wnętrze w nim tkwi. Też moim zdaniem tarcza będzie bardzo tutaj ładnie wyglądała. Jest odrobinę inna niż ta w, w mojej wersji. Tutaj widzimy, montowany jest wychwyt koło balansu z regulatorem. Tutaj urocza pani zakłada wskazówki. No to, co wyróżnia ten zegarek tak na pierwszy rzut oka, to inny rodzaj indeksów, ponieważ w, tym, w tej mojej wersji są, na, są e, płaskie, tutaj są nakładane, co dodaje takiej trójwymiarowości, ale generalnie e, jakby DNA jest to samo. Tylko że mamy tutaj faktycznie w mieszaniu T18 w najnowszej wersji e, współczesnej. A tutaj jeszcze jest. Jak się robi robią paskwi. A, także będzie odrobinę większy, podejrzewam, niż, niż ta wersja, którą Wam pokazywałem, ale jako alternatywa dla JLCR wersji albo... Dla tanka może być to po prostu coś ciekawego. No i też marka, która jest historyczna, a mało osób o tej marce w ogóle wie, że, że takie zegarki jak LIP jeszcze jakiś czas temu były. No, to marka była rewolucyjna jak na, jak na swoje czasy, bo faktycznie to był najmniejszy mechanizm jaki był w, w, w zegarkach naręcznych z tego, co, z tego, co się orientuje. No jeszcze jestem przed tym odcinkiem, więc nie mam tutaj pełnej wiedzy na ten temat, jeszcze tego nie doczytałem, ale, ale ładnie, ładnie e, e, ładnie ten, ten zegarek się prezentuje, więc nowy lip, jeżeli ktoś jest chętny, jest zainteresowany, to to jak najbardziej. Eee... Wszyscy łapy w górę, piszel Elka tak jest. Eee, zachęcam was serdecznie do lajkowania tego eee, tego eee, live'a, bo ten live jest dla was i też jest dla innych widzów, którzy eee, możliwe, że tutaj niebawem zajrzą eee, i zobaczą go później i fajnie by było, żeby było ich zdecydowanie więcej niż tylko kilku eee... Ja zobaczę zaraz, ile tutaj w tym momencie jest tych polubień, i zaraz sprawdzimy, czy jest ich wystarczająco dużo. 106 polubień, bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dziękuję. Zawsze ta setka to jest taki, taki w porządku wynik. Bardzo, bardzo wam dziękuję. No i jeszcze mamy nowego, nowego wspierającego kanał: The Paul Sadowski. The Paul Sadowski. Nie wiem, jak przeczytać, chyba po prostu Paweł Sadowski. Bardzo dziękuję za, za wsparcie również. Ostatnio zrobiło się gorąco chińskich Adizdai Dive 2030, w szczególności na anglojęzycznym YouTubie. Czy sądzi, co sądzisz o tym zegarku i ogólnie o mikrobrandach z Aliexpress, które wydają się trzymać poziom? Kupiłem też ten, zegar, ten, też ten zegarek z, z, z powodów bardzo eksperymentalnych. i Wziąłem wersję oczywiście meka kwarcową bo udało mi się trafić bardzo dobry, e, bardzo dobry kupon na AliExpress. Więc w kwietniu powinien do mnie dotrzeć. E, jeżeli. E, już wam pokazuję ten. O, może tak? Czy, czy, e, Zaraz wam pokażę YouTube y. Ben Watch Club. Tylko nie chcę, żeby znowu się jakieś reklamy głupie pojawiły. Zaraz Wam pokażę ten, ten odcinek i pokażę Wam, jaki zegarek, jaki zegarek się u mnie pojawi niebawem. Zanim zaczniecie hejtować mnie za wspieranie chińskiego przemysłu zegarkowego, to z góry Wam mówię, że jakoś mnie specjalnie to nie interesuje, dopóki nie mamy do czynienia z podróbkami. A w tym przypadku ten zegarek nie przypomina mi nic, co, co widziałem do tej pory i wziąłem dokładnie tego piaskowego Addis Dive. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda, bo dużo się mówi o zegarkach chińskich, dużo się mówi o tym, jakiej są jakości i tak dalej ale jestem ciekawy, po prostu wydaje mi się, że to będzie też fajne, fajne zwieńczenie, trochę te, jakby zamknięcie tego tematu chińskich zegarków, e, który już zacząłem e, robiąc materiał o Pagani Design. Więc wziąłem ten zegarek, e, dokładnie ten, e, w tej wersji. Zobaczymy, co do mnie dotrze e, i, i wam, wam, to, wam to przedstawię na... Na przykładzie tego konkretnego zegarka, bo moim zdaniem wygląda bardzo dobrze, a z drugiej strony, no, jest takim typowym homarzem, który może trochę przypominać Grand Seiko, trochę przypominać, e, szczególnie kształt koperty, może przypominać Rolex Explorer e, i tak dalej, i tak dalej. Ale ma w sobie, e, no, nie jest, to, nie jest to w żaden sposób zegarek, który przypomina coś bardzo, e, bardzo konkretnie i e, no, jestem ciekawy po prostu samego, samej jakości wykonania. Nie wiem, czy będę go nosił, bo jak patrzę na te, na te logotypy i na te nadruki, to trochę mnie to ym, trochę mi się to nie podoba, szczególnie te na te nazwy tutaj y, Deep Sea Hunter albo, albo to, to logo, które jest i nazwa Addis Dive, nie wiem, dziwnie, dziwnie to brzmi. Jestem natomiast ciekawy w jakości wykonania tego zegarka i tego czy czy za tą cenę, za, jaką za niego zapłaciłem, czyli 100 190 zł chyba. Jestem ciekawy po prostu, jak on będzie wyglądał, w porównaniu na przykład właśnie do Dana Henry'ego, którego, którego Wam zaprezentuję za moment. Więc e, odpowiadając na pytanie Ernesto Mai, e, co sądzę o tym zegarku i ogólnie o mikrobrandach z Aliexpress? Zobaczymy. Sprawdzimy to e, osobiście, jak się, jak dostanę tylko ten zegarek, to, to Wam o nim opowiem. E, Okej. Okay. O wodoszczelności widzę tutaj, Tormen się wypowiada, że pojęcia są zamienne, w uproszczeniu mówimy, że zegarek jest wodoodporny wtedy, gdy działa pod wodą, natomiast jeśli po zanurzeniu go nie widać pod szkiełkiem kropli, to znaczy, że i wodoszczelny. No okej, okay, okej, okay, spoko, jakby, no tutaj nie, 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 jakoś specjalnie, y, nie jest to temat, który, który bardzo będę zgłębiał, że jest tak albo inaczej, okej, okay, to jest, to jest... Kupuję ten, kupuję to wytłumaczenie. Natomiast yy, no wodoszczelność jest chyba taka, częściej jest używana jako właśnie yy, tłumaczenie water-resistant. Bo to właściwie to tak powinno to, wodoszczelność jest bardziej adekwatna moim zdaniem. Addis jeśli chodzi o cenę do jakości dodają rady, ale nie oryginalne of course. Yy, ok, zobaczymy. Zobaczymy, jak dotrze. To, bo to, to jest klucz. To jest, to jest jak się nakręcisz na jakiś zegarek, to trzeba poczekać, aż ci przejdzie, a jak nie przejdzie, to wtedy nabyć. Dokładnie tak zrobiłem w, w przypadku Timexa Q, którego również chciałem. No i w przypadku tego Lipa T18, bo też długo się nad nim zastanawiałem. Mam na to świadków, że długo to trwało, ale, ale, ale po kilku tygodniach się udało, udało kupić go e, i poczekać potem jeszcze kilka tygodni, ale nadal jest, nadal jest, jest w porządku. E, Okej, okay. w sumie są na tyle inne, że z tą oryginalnością można się już powoli kłócić, pomimo, że większość innych modeli to homaże. E, to, to a propos cały czas tego, tego, tematu z Addis Dive, czyli z tymi, z tymi zegarkami, e, no tak, trudno powiedzieć, co one mogą przypominać, bo mogą przypominać wszystko, ale nie ma tutaj, ja tu nie widzę przynajmniej żadnego zegarka. W tych zegarkach nie widzę żadnego zegarka, którym byłby jakąś ewidentną kopią, bo, bo ani tej tarczy nigdzie nie widziałem, ani, ani jakby całego tego, tego designu. Jest po prostu tak klasyczny, że zupełnie mógłby mieć tutaj kompletnie inne logo i. I byłoby to w zupełności ok. No, jestem ciekawy po prostu jego wykonania. Nie będzie to na pewno mój gołtu zegarek, żeby go gdzieś nosić na ważne, ważne okazje. Dobra. Meka kwarce, dokładnie tak. To, to, jest, to jest temat. Też nigdy nie miałem zegarka kwarcowego, który miałby przeskakującą sekundę. A tutaj w tym zegarku jest mechanizm Seiko. VK, coś tam, więc, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy. Też go wziąłem z powodów eksperymentalnych. Zgarnąłem białą wersję, też kwarco mechaniczną i dałem coś w okolicach 180 zł. No, mi się udało jakiś tam kupon ogarnąć, jeszcze mam, ale rabat, więc. Więc znalazł mi jeszcze lepszy kupon i darmową przesyłkę, więc zobaczymy, no. Zobaczymy jak dotrze, uznaję, to, yy, uznaję ten temat jako inwestycję w kanał, yy, zainwestowane pieniądze, zobaczymy, yy, zobaczymy co się, co się, stanie. Dlaczego nie mam AdBlocka? Yy, ja nie wiem, czy macie czas na to, żebym wam tłumaczył czym jest AdBlock i dlaczego yy, głupotą największą jest posiadanie AdBlocka na YouTubie szczególnie, yy, ale Dajcie znać, czy mam się, mam się tutaj zaraz striggerować i wybuchnąć, czy nie, ale ale no, dobra. Albo YouTube Premium. Nie mam YouTube Premium, bo mam Spotify i bardzo rzadko korzystam z, z YouTube'a jako tako, nie przeszkadzają mi za bardzo reklamy, ale jeżeli chodzi o Adblocka, to jak będziecie chcieli, to wam o tym opowiem. Okej, okay. nie wiem jak tobie, ale mnie oddaje vibe bardzo, bardzo taki... Taniego Grand Seiko. No coś w tym jest, ale z drugiej strony, wiesz, no te wskazówki dolphin, albo to, że ma wypukłe szkiełko i, i, i indeksy takie bardzo proste, no trudno powiedzieć, czy to nie jest po prostu klasyczny design zegarków jakichkolwiek, bo równie dobrze można je porównać do bardzo vintage'owych zegarków firm, które już nie istnieją. Mam jednego Nortona, który wygląda całkiem podobnie, szczerze mówiąc. Yy, więc, no, pytanie, gdzie tutaj się zaczyna inspiracja, a gdzie, gdzie zaczyna, znaczy, gdzie się kończy inspiracja, a gdzie zaczyna kopia? Ja tutaj tej kopii nie widzę za bardzo. Czego nie można powiedzieć o pagani design i kopiach wszystkiego, co, co jest popularne, nawet Seiko Presage, yy, Cocktail Time albo yy, Tisope RX-a. Więc, yy, no, ja tutaj szczerze mówiąc nie widzę nic poza klasycznym designem yy, i. I ciekawie wyglądającym zegarkiem, być może z ciekawą bransoletą, którą później wykorzystam w jakimś innym zegarku. Możliwe, że go potraktuję jako dawcę dla jakichś innych, dla jakichś innych zegarków. Zobaczymy, no po prostu. Nie wiem, jestem, jestem ciekawy. Skusił mnie trochę ten film Bena, właśnie, czyli tego człowieka od tego zegarka. Benz Watch Club, polecam zresztą kanał, bo jest bardzo ciekawy, też o, o zegarkach, zegarkach, zegarkach budżetowych bardzo często, więc coś, co, co przydaje się wielu, wielu osobom, które myślą o, o, o zakupie jakiegoś zegarka. Przynajmniej na tych fotkach makro wygląda to bardzo przyzwoicie. Oczywiście jest też wersja automatyczna, ale ja w wersję automatyczną nie poszedłem tym, raz, tym razem. Nie, no w ogóle. Bardzo, bardzo rzadko. No, ale jestem po prostu bardzo ciekawy tego zegarka. Potraktowałem go jako, jako, jako eksperyment coś, coś nowego, ciekawego. Lip Churchill mega mi się podoba, wygląda vintage'owo, ale czuję się za młody na taki design. Nie mam jeszcze siwych włosów, e, ten design kostki w mojej opinii pasuje do facetów dopiero po 50. No ja mi się już zaczynają siwe, więc ja już czuję się zobligowany do tego, żeby, żeby taki zegarek sobie założyć, nie mam żadnego problemu. Natomiast ja też lubię łączyć trochę przeciwieństwa i wiecie, fajnie wyglądają zegarki. Zegarki typu kolorowy G-Shock, do jakiegoś takiego bardzo stonowanego, monochromatycznego ubioru, bo one po prostu trochę jakby się wybijają, zwracają na siebie uwagę. I tak samo lubię łączyć te klasyczne style. Wydaje mi się, że taki zegarek do koszuli, czy do, nawet do t-shirtu, tak jak teraz tutaj przed wami siedzę, bo siedzę. Wydaje mi się, że całkiem nieźle będzie się prezentował, po prostu. Wydaje mi się też, że tutaj dużo, duże znaczenie ma również pasek, na jaki się go założy. Trochę kombinuję, czy może jakieś NATO by tutaj nie, nie zapodać, ale wydaje mi się, że w takiej wersji klasycznej wygląda najlepiej. I na razie, na razie w takiej go zostawię, przynajmniej do filmu, bo chciałbym, żeby ten jednak, żeby jednak ten film się pojawił, i żeby ten zegarek wyglądał w nim na w miarę nieskazitelny albo nieużywany, bo co innego, co innego pokazywać zegarek, który już istnieje w, w moim życiu przez jakiś czas i po prostu jest naturalnie zużyty, maryski ryski tu i tam. A co innego, jakby prezentować model i mówić o, o jakimś tam konkretnym zegarku, i pokazywać go w nie najlepszym stanie. Więc na razie go mega, mega, mega szanuję. I, i potem zobaczymy. <laughs> Temat rzeka, ale tylko mnie irytuje, jak w kwarcu sekunda nie trafia w indeksy. Temat poruszony wielokrotnie. Nie wiem, czy tylko ciebie, wiele osób to denerwuje. O tym już też rozmawialiśmy wielokrotnie. Mnie nie denerwuje, szczerze mówiąc. Ja na to nie zwracam większej uwagi i, i tyle. Tak, takie mam podejście. Ja mam taki Quarz 3 wskazówkowy w DH1975 Skin Diver i mega fajnie wygląda płynąca wskazówka w kwarcu, aczkolwiek czuję się jakbym trochę oszukiwał wewnętrznego nerda w sobie. No to jest po prostu taki mechanizm i i tak, tak wygląda. On ma po prostu feature taki, że w nim troszkę częściej skacze wskazówka sekundowa. To trochę jak coś w połowie drogi między ultra-high frequency bulowami a zwykłym kwarcem, więc nie ma. Nie ma, nie ma przesadnie jakiegoś większego problemu. Dobra, daj spokój. Adblock pokazuj właśnie Dan, Dan Henry. Ale widzę, że potem jest. Chcemy usłyszeć od bloku. Więc dobra, zróbmy tak, że będzie to. E, opowiedz o bloku, bo mnie zaciekawiłeś swoim stwierdzeniem. E, będzie krótko, a i postaram się e, nie być zbyt emocjonalnym. Słuchajcie, dla e, niewtajemniczonych, albo wtajemniczonych, ale którzy nie wiedzą dokładnie, co mam na myśli, e, pozwólcie, że wrzucę odrobinę kontekstu. Adblock to takie urządzenie czy takie narzędzie w zasadzie wtyczka do przeglądarki. I to jest wtyczka, która po prostu blokuje niechciane reklamy. Jeżeli są jakieś banery na stronie, to one są, one są blokowane i wtedy widzimy cały artykuł, a nie na przykład artykuł i mnóstwo reklam, kosiarek albo tego, co aktualnie oglądaliście ostatnio na, gdzieś tam w internecie. Więc Adblock służy do tego i Adblock też służy do blokowania reklam na YouTubie. I to jest, to jest słowo klucz, czyli reklamy na YouTubie. Ponieważ twórcy YouTube'owi utrzymują się z reklam, czyli z wyświetleń i wyświetlanych na tych filmach reklam. I to, że. Jakaś reklama się wyświetla, to nie jest sytuacja po to, żeby utrudnić wam życie i, i po prostu się na was zemścić za to, że, że nie wiem, nie lajkujecie albo coś. Tylko jest to, to nie jest też wina samego YouTube'a, tylko to jest, wina, to, jest, to jest kwestia samego twórcy. YouTube na tym zarabia, ale dzieli się tym z twórcami. Więc jeżeli na tysiąc osób, 100 osób, czy 500, czy 700 będzie miało bloka, to twórca otrzyma wynagrodzenie tylko z tego kawałka, który nie ma tego bloka. Ja wiem, że to jest wygodne i ja wiem, że to jest super, super sprawa, żeby, żeby oglądać sobie film w całości. Ale od tego służy do tego służy YouTube Premium. I wtedy nawet jeżeli macie, jeżeli macie to YouTube Premium, wam się nie wyświetlają reklamy, a twórca dostaje wynagrodzenie za swoją pracę, za te reklamy, które wyświetlają się na jego filmach. Natomiast Adblock jest trochę jak wchodzenie na koncert za darmo. Jest trochę jak wchodzenie do knajpy i jedzenie za darmo i wychodzenie bez płacenia rachunku. Bo z jednej strony to faktycznie jest łatwe, tak jak mówię, a ja to rozumiem bardzo dobrze, bo przez lata miałem sam adblocka i używałem go, i nie jestem z tego jakoś przesadnie dumny. Natomiast w dużej skali to powoduje po prostu, że to powoduje po prostu, że twórca nie zarabia nie może tworzyć i nie może używać YouTube'a do tego, żeby rozwijać swój kanał, w tym finansowo. Bo no wiadomo, są twórcy, którzy robią to bardzo hobbystycznie, ale są też twórcy, czy są kanały, są firmy i tak dalej, które używają YouTube'a do po prostu utrzymywania się, traktują to jako swoją pracę. Ja również do tego grona dołączyłem w grudniu, dlatego sam nie używam adblocka, po to, bo rozumiem trochę tą, tą sytuację, wiecie, to jest trochę jak, jak sprawa z ulotkami na mieście. Bardzo często było tak, że jak mijałem studenta, czy jakiegoś młodego człowieka, który mi wręczał ulotkę, to mówiłem dziękuję. Ale potem y, rozmawiając z osobami, które rzeczywiście pracowały w ten sposób. Y, zwróciły mi na to uwagę, że ja powinienem wziąć tą ulotkę, bo za tą ulotkę ten człowiek zarabia. To, że ja ją wezmę i wyrzucę za rogiem do kosza, to będzie co prawda nieekologiczne i mało, mało dobre dla środowiska, ale z drugiej strony ta osoba będzie mogła zarobić po prostu na to na, na swojej pracy, na tym co robi. Więc w skrócie, adblock powoduje, że. Twórcy nie otrzymują wynagrodzenia z reklam. Dlatego, jeżeli nie chcecie oglądać reklam, to zainwestujcie w YouTube Premium, to jest spoko opcja. Natomiast, jeżeli chcecie, jeżeli chcecie żeby wasi ulubieni twórcy albo w ogóle wszyscy twórcy mogli, mogli otrzymywać wynagrodzenie za swoją pracę, właśnie w postaci reklam, bo na przykład bardzo mało jest współprac i te, te reklamy są dużą częścią całego, całego, całego biznes planu, czy całej całej wszystkich przychodów, no to yy, oglądajcie te reklamy, albo przynajmniej oglądajcie je do momentu, kiedy można je pominąć, bo yy, no tak jak mówię, sam adblock nie jest zbyt dobrą, dobrym narzędziem, yy, jest dobrym narzędziem dla tych, którzy chcą po prostu mieć czytelne artykuły, ale na YouTubie ja polecam z, dodać do wyjątków w Adbloku YouTube'a po prostu, bo, bo tyle, ja, ja bym tego... Ja bym, tego nie, ja bym tego nie, tutaj nie bagatelizował, bo, bo jest to po prostu problem. YouTube'a, YouTube sam starał się z tym walczyć. Też zapowiadali, że jeżeli ktoś będzie miał adbloka, to będą mu filmy bardzo wolno działać. Nie wiem, czy to działa. Ja, ja tego nie zauważyłem, ale nie używam adbloka, więc, więc zobaczymy. Mario84 wysyła za 25 zł super stickera. Bardzo dziękuję, Mario, za, za, za wysłanie tego. Mega, 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 mega miło. Tom Kowalczuk. Używam YouTube Premium Via Turcja za 99 centów miesięcznie, bez reklam, a reszta jak Krzysiek mówi. No dokładnie o to chodzi. Jeżeli też chcecie posłuchać kogoś innego o, na temat AdBloka, to polecam był swego czasu na kanale sportowym odcinek dziennikarskiego Zera chyba. W każdym razie Krzysztof Stanowski na ten temat nagrywał, opowiadał o tym, że adblock to jest rzecz nie za fajna. Dla twórcy, bo dla, tak jak mówię, dla, dla użytkownika, dla widza jest zupełnie okej, okay, bardzo komfortowe, nie ma reklam, wszystko spoko. Tylko pamiętajcie z tyłu głowy, że, że potem dostajecie ten content za friko i możecie go sobie oglądać i, yy, i, i tyle. I, I tak to wygląda cały czas mówię, że tak to wygląda, ale no tak, tak mi to wygląda. Ja wiem, 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 że nadużywam. Paweł Nester, czy to kanał o finansach? Trochę tak, bo zegarki bywają drogie, bywają czasami lokatą kapitału. Zegarek można sprzedać, można na nim zarobić, można też na nim stracić i można też spowodować, że ten zegarek nam ktoś ukradnie, więc generalnie będziemy w plecy, o ile nie setki, o ile może setki, a o ile nie tysiące albo dziesiątki tysięcy złotych w zależności od tego jakie zegarki nosimy, więc Niekąd jest to kanał o finansach, ale no tak nie bezpośrednio. A mówiłem o odbloku po prostu. YouTuberzy zarabiają nie tylko na reklamach, więksi mają umowy ze sponsorami. No tak, ale ja, na przykład ja nie mam w zbyt wielu umów, więc jak wpadnie mi jakaś współpraca, to jest spoko i jest fajnie. Natomiast no, w moim przypadku duża część to, są, to jest wsparcie kanałów, kanału przez wspierających. Do czego serdecznie za, zachęcam i, i za co dziękuję, oraz reklamy. Więc no nie zawsze to tak wygląda. Wiadomo, Mr. Beast jakoś na tym ad bloku u jednej, czy u dwóch osób, czy u, u tysiąca osób nie zbiednieje. Albo nie wiem, Frizz, albo Konopski, I, i duzi twórcy generalnie. Ale w przypadku małych twórców, każde wyświetlenie reklamy jest trochę na wagę złota. A na kanałach ulubionych youtuberów można dodać wyjątek. No, to, to ja o tym też wspominałem, że można. Dobra, słuchajcie. E... Kończywszy od blokach. To tak, jeśli miałeś starą wersję, to YouTube wyświetlał informację o tym, że trzeba wyłączyć adblock po wgraniu innego świeższego, nie pojawia się już ta informacja. No to, to ciekawe, to akurat tego nie zauważyłem, ale tak jak mówię, ja nie mam adblocka na YouTubie i nie mam w ogóle adblocka teraz. Huel przecież był, to nie była współpraca, sam go kupowałem i, i dobrze wspominam, było to, ciekawe, było to ciekawe doświadczenie. Dobra, słuchajcie, Dan Henry, to jest, to jest teraz sytuacja którą Wam zaprezentuję, ale muszę po niego sięgnąć, więc e, uwaga, a właściwie po dwa zegarki. Bo ci z Was, którzy być może kojarzą i oglądali mój e, odcinek o kolekcji moich zegarków, dumnie nazywana, dumnie nazywana kolekcją, ja raczej mówię, że to jest zbiór zegarków albo zegarki, które mam. Po prostu, to jest dla mnie idealne określenie tego, ale ci z was, którzy kojarzą, to pewnie wiedzą, że miałem taki zegarek, a właściwie mam go cały czas. Jak dam na solo layout, to powinno być chyba ładniej i na pewno powinno być więcej szczegółów. Dobra, słuchajcie, nie wiem, czy, to, czy, czy mi ten autofokus tutaj telefonowy łapie, ale chyba łapie. W każdym razie coś tam widać. To jest mój Dan Henry 1962. Zbliża się 21:37 swoją drogą. I to jest zegarek, który, który mam już kilka lat. Cały czas działa. Jest tutaj chronograf, który sobie idzie, który sobie cyka. W środku mechanizm Seiko. Jak go zastopujemy. To wraca, więc tak wygląda ten zegarek. I ten zegarek mamy już od jakiegoś czasu. To jest jedna z trzech wersji kolorystycznych, które były, które były na jakby w pierwszej, w pierwszej iteracji tych, tych, tych zegarków. Pierwsza iteracja właśnie wyglądała tak. Były, była wersja z białą tarczą, czarną i właśnie ta niebieska. Wydawała mi się najbardziej inna, więc pomyślałem, że że ta będzie najciekawsza spośród tych wszystkich zegarków, które, które wtedy, wtedy się pojawiły. Natomiast yy, kilka dni temu, a właściwie jakiś tydzień może maksymalnie, no tydzień temu, bo mówiłem o tym na, yy, zegar w zegarkowych newsach yy, w zeszłym tygodniu, bo wskrzesiłem na moment ten format. Yy, widzę tu jakąś plamę na, 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 na szkiełku, ale to. To szczegół. W zegarkowych newsach opowiedziałem o tym, że jedzie do mnie albo leci, albo płynie, nie wiem w jaki sposób do mnie dotarł inny zegarek w innej wersji, i ta inna wersja właśnie wchodzi na ekran. I słuchajcie, pierwsza, pierwsza moja, może tak, na razie pokażę go, jak wygląda. I to, co możecie zauważyć, to to, że ten niebieski jest dużo bardziej subtelnym niebieskim, niż wyglądało to na tych zdjęciach, na tych renderach. Wskazówki są barwione termicznie. Według opisu na stronie są to wskazówki Swiss Made, barwione termicznie, czyli one są niebieskie, natomiast nie jest to niebieska farba. Widać tutaj te refleksy, widać to pod pod światło, jest tutaj jeszcze antyrefleks na, na tym szkiełku, ale no zdecydowanie jest to zegarek mniej niebieski niż, niż mogłoby to, mogłyby to sugerować rendery, które były które były, które były zaprezentowane na, na stronie. Więc to jest numer jeden. Numer dwa, no mamy tutaj trochę inną wersję kolorystyczną, tutaj jest zestawienie side by side w tej pierwszej wersji mieliśmy oczywiście skalę tachometru barwioną, tutaj ta skala tachometru jest w postaci stalowej, no i tarcza jest matowa, mamy też tutaj niebieskie indeksy, niebieskie, niebieskie, niebieskie wskazówki, no i... Nie wiem, co mam więcej na razie na ten temat dodać. Oczywiście chronograf również działa tak jak, tak jak w tamtej wersji. Możecie tutaj go troszkę bliżej zobaczyć. Jak się zatrzyma i się wyzeruje, to on wraca. Więc tak ten zegarek wygląda, tak się prezentuje. Tutaj jakby w porównaniu do, 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 tam, do poprzedniej wersji nic się nie zmieniło. Są to dokładnie, o oh jest. Tak, może. Są to dokładnie te same zegarki. No nie polecam, szczególnie takich tanich pudełek na, na zegarki, bo patrzcie, co się dzieje, to się odlepia wszystko i tak dalej. Trzeba pomyśleć o jakimś nowym pudełku. Natomiast no, wersje kolorystyczne, po prostu troszkę od siebie różne. Może jak zamienię, to będzie też trochę inaczej. Na żywo, powiem szczerze, robi o wiele lepsze wrażenie niż na tej kamerce teraz. Szczególnie w tym świetle, bo w świetle dziennym, tak naprawdę dopiero. Dopiero tutaj się wszystko, wszystko pokazuje, no i też trochę go popalcowałem tutaj, co zresztą widać na, na skali tachometru. Jest to trochę inny zegarek, na pewno wygląda inaczej, zaraz go Wam pokażę w ujęciu, w ujęciu nadgarstkowym. Okej, okay, może tak, inaczej. Piszecie, że wersja biała bardziej czytelna. Na pewno jest bardziej czytelna, to jest zdecydowanie. E, Torment pyta jeszcze, okej, okay, dobra, mogę odpowiedzieć. Czy miałem kiedyś układ z Zibi? Nie, nie miałem nigdy układu z Zibi. E, miałem kilka rozmów na ten temat, e, mam też e, kilku widzów, którzy, o, e, którzy z Zibi mają e, do czynienia i też, też coś może podziałamy wspólnie, ale nigdy nie miałem żadnego, żadnego układu. Zibi to bardziej, z tego co kojarzę, bardziej czasocholicy i inne grupy zegarkowe, bardziej ja nie miałem nigdy tutaj większego, większego, większego kontaktu z tym dystrybutorem. Dobra, słuchajcie, Tak wygląda ta moja wersja niebieska, żeby też pokazać Wam trochę jak wygląda w tym jakby w, na nadgarstku bezpośrednio. Spróbuję też wam to pokazać może, może na kamerze tej... O, tej. Tak się, tak się prezentuje na nadgarstku. Bardzo wygodny jest ten zegarek: ani za duży, ani za mały. Klasyczny chronograf. Fajny jest ten antyrefleks niebieski, co zresztą tutaj widać na, na, na szkiełku. No, całkiem po prostu bardzo, bardzo przyjemny zegarek. 260 dolarów: tak jest, tak jest wyceniony. Eee, dobra, i zaraz, za moment jeszcze Wam pokażę ten biały, bo biały na ręce też wygląda kompletnie inaczej. Eee, Krzysiu, czy końcówka sekundnika ma inny kolor? Tak, ma inny kolor, ale w tej wersji, w niebieskiej, też miała inny kolor. I zaraz Wam pokażę, dlaczego ma inny kolor. Bo eee, możecie zgadywać, dlaczego ma inny kolor. Powiem, że jest biała. Biała w dzień, a zielona w nocy. Dobra, to, to była głupia zagadka, szczerze mówiąc. Ale, ale, ale luma to po prostu to jest luma jest nałożona tutaj jest nałożona luma na końcówkę no ja wiem że tego tutaj nie będzie widać a może będzie jak dam na full screen no tutaj widać tak samo jak na wskazówkach jest luma po prostu na, na sekundniku a jak nie, nie będzie tego tutaj widać w tej kamerce tego, tego nie zauważycie ale, ale jest, to, jest, to, jest to po prostu luma. Zaraz Wam pokażę ten zegarek, jak wygląda na, na nadgarstku. Okej, okay. wygląda tak. No trochę inaczej, przyznajcie. W sensie tutaj wiadomo, w tym świetle, w tym świetle nie widać żadnych szczegółów, może trochę jak, jak będzie ciemniej. No ale biała tarcza. Nie mam żadnego zegarka z białą tarczą, oprócz mojego Seiko Vintage'owego, więc... Więc wydaje mi się, że będzie, że będzie fajnie wyglądał. Jeszcze mam do niego niebieski pasek z tego zegarka, bo ten zegarek był dostarczony na dwóch paskach, a ten na jednym tylko. I mam, mam jeszcze drugi niebieski pasek. Możliwe, że fajnie też będzie wyglądał z tym niebieskim. Natomiast, żeby pokazać go bliżej. O, to wygląda, to wygląda. Tu widać ten niebies te, te niebieskie wskazówki. Czekajcie, może jeszcze, może jeszcze zrobię tak, że trochę go poprzecieram, żeby nie było tak, że. Że jest bardzo popalcowany, bo brzydko będzie to wyglądało. Eee, dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. O. Eee, no to jest minus, że się palcuje eee, bezel, <laughs> ale, ale na żywo tego nie widać, tylko w tym świetle. Tak to wygląda. No i te. E, byłem też bardzo ciekawy tego barwienia, tych wskazówek, bo, e, bo to nie jest nic nowego. Takie z wynalazki się. E, takie rzeczy się tworzy od dziesiątek lat, czy nawet setek, bo już IWC y, piloty z II Wojny Światowej miały w ten sposób barwione wskazówki. E, ale, no nie jest to na pewno coś nadzwyczajnego, szczególnie w tym budżecie, e, bo zazwyczaj używa się po prostu farby. Możecie też zobaczyć jak fajnie tutaj, e, fajnie wygląda to szkiełko. To jest szkiełko K1, czyli taki, takie szkiełko mineralne powiedzmy. No, teraz widać dokładnie tą lumę na, na, na sekundniku chronografu. No, taki zegarek. No, tak on, tak on wygląda. Nie wiem, co wam mogę jeszcze więcej o nim powiedzieć. Zegarek stworzony jako, jako homage zegarków z, z tamtej epoki i inspiracją dla Dana było, były trzy zegarki, czyli Universal Geneve. Rolex Daytona, co może tutaj co mogą sugerować tutaj te, te, te kwadraciki na, na dolnej subtarczy. I, I co? No i Omega Speedmaster. Więc, więc tak, takie takie inspiracje inspiracje towarzyszyły danowi podczas pracy nad tym zegarkiem. No. Tak to wygląda, tak to wygląda i tak ten zegarek się prezentuje. Nie wiem, co wy o nim sądzicie. No, no ja na razie, ja na razie muszę sobie z nim troszkę poprzebywać i trochę się z nim zapoznać, też zobaczyć w dziennym świetle, jak wygląda w słońcu. No, ale ja jestem akurat zdania, że że te dwa zegarki po prostu bardzo dobrze się Uzupełniają i myślałem, żeby któregoś z nich sprzedać, ale, ale prawdopodobnie ze względu na to, że to kwarcówki, czyli zegarki, które nie wymagają nie wiadomo jak y, y, kosztownego serwisowania co, co parę lat, to po prostu ze mną prawdopodobnie zostaną. Chyba, że mi się nie wiem, znudzą albo cokolwiek. E, to zobaczymy. E, tak to wygląda. Ja zawsze będę o tym, zawsze będę coś powtarzał. Niektórzy mówią jakby, niektórzy inni mówią no nie, albo wiesz, albo wiesz o co chodzi, a ja mówię tak to wygląda. No bo tak to wygląda, no nic, 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 więcej, nic więcej, nie dodam, póki co. Na pewno się bardziej palcuje i trzeba go dużo bardziej polerować niż, niż wersję niebieską, ale z drugiej strony z drugiej strony na pewno wygląda ten zegarek całkiem ciekawie, całkiem ciekawie. Jeszcze może opanuję jakoś to, to żeby, żeby nie było tutaj takiego taki, takiego popalcowania. A jeszcze... Dobra, bo pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo dużo osób zwracało może na tym drugim. Dużo osób pytało mnie pod ostatnim odcinkiem o Moon Pytało, co to jest to dot over 90. I wow, to tak nie będzie, to tak się nie, nie to tak nie wyjdzie. Widzicie tutaj 90? Tutaj na skali tachometru, ta kropka jest obok. Tak jak w przypadku pozostałych, e, pozostałych e, cyferek, liczb w zasadzie, na skali. I w Speedmasterze Moonswatch ze Snoopim e, jest ta wersja z dot over 90, czyli z kropką nad 90. I jest to nawiązanie do historycznego modelu do historycznej, do historycznych referencji Moonwatcha. I to też zostało zawarte w, w zegarku ze Snupim, Więc jeżeli, jeżeli zastanawiacie się o co chodzi, to ja bardzo polecam zajrzeć do, pod taką frazę właśnie w Google dot over 90 i wtedy będziecie wiedzieć dokładnie o co chodzi, ponieważ no, na ten temat można, można można poczytać po prostu, bo jest to jest to na pewno ciekawe, natomiast y, kilka osób zarzucało mi tam, w, albo w zasadzie omedza nie mi bezpośrednio, zarzucało, że, y, że jest to po prostu jakieś tam dorabianie ideologii do, 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 zegarka, y, za, za, do zegarka z plastiku, więc y, to tylko w kwestii y, dopracowania czy dopowiedzenia, y, no to tyle. Dobra, słuchajcie, przewijam wasze komentarze, bo yy, gadałem i nie patrzyłem. Krzysiu, czy końcówka to było? Yy, przepraszam. Na brązowym super wygląda. No ja, ja myślę, że wygląda pięknie na, na brązowym. Najlepszy kolor. Jak długo powinna świecić Luma w zegarku, by uznać ją za dobrą? Nie wiem czy nie wiem, czy jest na to jakaś taka odpowiedź. Najlepiej jakby świeciła cały czas, kiedy jest ciemno, ale to. To tego możesz oczekiwać od trytu, albo od Indiglo Timexa. Natomiast luma każda świeci yy, przez, przez jakiś czas. I, I są lepsze, gorsze, Lumy, jest super luminowa, jest sejkowskie Lumibrite Bright i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, jaka luma według Ciebie będzie uznana za yy, znaczy, jaka uzna, może być uznana za dobrą. No taka, która świeci najdłużej, więc posiadając kilka zegarków, możesz je naświetlić. I zobaczyć, jak długo będzie, będzie świecił taki zegarek i, i trudno powiedzieć, czy, taki, czy, czy, czy taka luma będzie dobra, czy nie, bo to po prostu będzie najlepsza z tych, które masz, więc trudno, trudno mi tutaj jest jakoś określić w sekundach, czy w minutach, czy w godzinach, jak długo powinna świecić jak długo powinna świecić luma, ale a jakby a w nawiązaniu do tego komentarza ostatnio pojawił się na kanale taki komentarz właśnie, że Luma nie świeci przez całą noc i nosił jakiś tam widz, zegarek i naświetlił go przez kilka godzin i zobaczył, że po trzech godzinach od wyłączenia światła nie świeci ten zegarek. To był jakiś w ogóle zegarek z apartu, typu typu nie wiem, jakie są zegarki w aparcie. Zapomniałem, coś na B. Ber Bergsztern, coś takiego. No więc. Więc podejście do, do takich tematów jest bardzo subiektywne, bo niektórzy oczekują od masy luminescencyjnej, że będzie świecić całą noc. Ale wydaje mi się, że takie, takie lumy jak wykorzystywane w zegarkach Seiko na przykład, czyli właśnie te Lumi Brighty, albo superluminowy szwajcarskie też dadzą odpowiednio dobrą, dobrą jasność i też odpowiednio długo będą się... Świeciły w nocy eee, Biały dla mnie bajka Ogólnie ostatnio jakaś moda na białe zegarki No taki wiecie, no, biały jest nowym niebieskim Kiedyś było dużo niebieskich zegarków Z niebieskimi tarczami Potem było dużo z zielonymi No są jakieś tam trendy, które po prostu się pojawiają No a teraz Omega Zaprezentowała białego Speedmastera Teraz mamy Moon białego Dan Henry biały Co będzie dalej? Nie wiem, zobaczymy Biały Rolex Submariner? Kto wie? Już za niedługo Watches and Wonders, więc będziemy na pewno obserwować. I też zastanawiam się, czy przy okazji nie odpalać tutaj codziennie takich streamów, żeby trochę podsumowywać, co tam się wydarzyło na tym Watches and Wonders. Jeżeli będziecie zainteresowani, to, to zrobimy coś takiego. Okej. Okay. Fajowy, czekam na materiał o nim, to cały czas o Dan Hendrym. Okej, okay. myślę, że znaczy nie wiem, czy będzie o nim materiał. Moż, możliwe, że tak. Możliwe, że zrobię po prostu jakieś moje wrażenia i, i, e, i trochę na ten temat, chociaż, no tak jak mówię, jest to po prostu inna wersja kolorystyczna tego samego zegarka, który już zresztą na kanale też się pojawił. Eee. Powiedz, ile czasu czekałeś realnie na dostawę do domu? Pytam, bo nie wiem, czy dokładać te 15 dolarów za szybszą wysyłkę. Już mogę to sprawdzić. I sprawdzę to za pomocą mojej poczty elektronicznej. Zegarek został zakupiony dokładnie. Już mówię. Chwila, chwila, chwila. Okej. Okay. Już patrzę, szanowni państwo. <laughs> eh, order. 21 marca został kupiony. Mamy 28, więc dokładnie 7 dni od zakupu. Tyle minęło eh, realnie. A miałem tą najtańszą, tą standardową przesyłkę. Zegarek został wysłany. Eh, zegarek został wysłany, już mówię. Został wysłany wczoraj. Przynajmniej dostałem powiadomienie od Dana Henry'ego w środę 27 marca o godzinie 5.13 rano, że został wysłany. A warto wiedzieć to, że Dan Henry wysyła swoje zegarki z Niemiec, z tego co kojarzę. Czekajcie, mam tu karton, zobaczę skąd przyszło. Z, z, z. Nie, nie ma tutaj informacji. Nie ma tu informacji, jest tylko napisane, że nadawcą jest świecko. E, czyli jakiś tam punkt przeładunkowy. Więc tyle. E, przyszedł opisz, porównaj z drugim, sprzedaj i zainwestuj w kanał kolejnym towarem. Myślę, że to teraz kluczowe. E, Okej. Okay. Dobra, dzięki Marcin za, za informację. E, nie wiem, czy go sprzedam i porównam z drugim, bo yy, podoba mi się ten zegarek, więc chętnie go zatrzymam yy, i myślę, że to jest OK. Yy, a czy to teraz kluczowe? Jestem ciekawy w ogóle, co masz na myśli, ale nie musisz tego opisać. Tutaj możesz, możesz gdzieś tam na privku. Yy, na pewno, na pewno będę tutaj w, tym, w ten kanał inwestował. Zresztą już to poczyniłem w jakiś tam sposób. Także spokojnie, wszystko, wszystko jest, wszystko jest opanowane. <laughs> Przynajmniej na razie. Czy mam jakiegoś Grail Watcha? Jeśli tak, to musi się, co musi się zadziać, abyś go ku, zakupił? Muszę mieć totalnie wszystkie inne aspekty życia załatwione i mieć bardzo dużo gotówki, ponieważ takim moim ulubionym zegarkiem w całej historii zegarków jest Patek Filip Travel Time. Więc to jest taki mój ulubiony zegarek. Co by się musiało stać, żebym go zakupił? Musiałbym mieć bardzo dużo gotówki, żeby po prostu... W żaden sposób nie byłaby, nie była to ryzykowna transakcja i y, nie musiałbym go później sprzedawać, po to, żeby po prostu go mieć. To, to musiałbym mieć bardzo dużo gotówki. E, Hajs z YouTube'a jest jaki jest, więc e, jest to, e, jest to wróżenie z fusów i gdybanie. <grym> e, fajnie by było takie komentarze wielu w tamtym, w tamtym czasie premier e, jeżeli chodzi o Watches and Wonders, Warzywa and Wonders, zdecydowanie. Zobaczymy, zobaczymy. No myślę, że to jest dobra, dobra opcja, żeby, żeby takie, takie wydarzenie skomentować albo przynajmniej jakoś na nie zareagować. Nie wiem, czy w postaci filmu, możliwe, że, możliwe, że takie um, pierwsze wrażenia na żywo możemy zrobić, właśnie w postaci takiego live'a, a później zbiorę to wszystko do kupy i. I zrobię na przykład materiał o jakichś tam najciekawszych zegarkach. Możliwe, że to będzie fajna. Sprawa. Najlepiej świeci ba, ba, bol na rurkach trytowych. No to prawda, no tryt świeci po prostu własnym światłem. Więc to jest zdecydowanie najlepsza opcja, ale no pytanie. Tutaj było pytanie o lumę, a nie o jakieś tam rozwiązania. Więc jaka luma, jaka jest najlepsza? No taka, która świeci najdłużej. Zrzutka na, na zegarek, zrób jakiś taki fajny zegarek i w rok może się uzbiera coś na styl takiego, wiesz, klasyka wśród zegarków. No ciekawe pomysły tutaj macie, nie wiem za bardzo jak mam na nie reagować, zobaczymy. Zobaczymy co się wydarzy, na razie wiecie, na razie kanał sobie istnieje, jest dużo tematów, które chcę poruszyć. Więc, więc się to dzieje po prostu i żyjemy tym na bieżąco, ja przynajmniej żyję mocno tym kanałem i, i mocno nad nim pracuję. Patek, masz do wyboru jeden tylko jeden, ale ten, który ci się podoba, nie jako lokata kapitału. No to dokładnie Travel time, o tym mówię. Co musiałoby się wydarzyć, żebym go miał, no musiałbym po prostu mieć opór pieniędzy i móc pozwalać sobie na jakieś takie hardkorowe wydatki i właśnie nie, nie traktować tego jako lokatę kapitału. Yy, I myśleć, że potem po prostu go sprzedam drożej. Tylko po prostu zegarek, który mi się najbardziej podoba z tych, z tych legendarnych, to, to, to właśnie ten. Yy, tyle. Jako opinia Seiko Alpinist. To jest właśnie ciekawy zegarek. To jest zegarek, który, yy, który jest tak długo na rynku i tak długo nie mogę się do niego przekonać nigdy, bo mi się tak kompletnie nie podoba, że nie wiem, albo coś ze mną jest nie tak. Albo z tym zegarkiem, bo nawet komentowałem ostatnio jakiś tam y, materiał na YouTubie zagranicznym, y, właśnie poświęcony alpinistowi i no i po prostu nie wiem, no nie podoba mi się po prostu ten zegarek. Ja uważam, że to nie jest najlepszy projekt Seiko, aczkolwiek przez wielu jest uważany za najlepszy możliwy zegarek, który posiada wszystkie komplikacje, jakie są potrzebne człowiekowi do szczęścia. Ja nie byłem nigdy fanem ani tych y, retro wskazówek ani e, samego zegarka. Nie wiem, ale też nigdy nie byłem fanem Rolexa Explorera, e, czyli też takiego go-to zegarka dla, dla wielu. E, ja nie jestem. Nie, nie podoba mi się po prostu wizualnie. Seba Winel Szabas, dobry wieczór. Cześć, dobry wieczór. Dobry wieczór. Brać darterska również się tutaj pojawia. <laughs> e, zegarkowa, e, zegarkowa także. E, ja ostatnio byłem w padku i tak z czystej ciekawości. Nie, od, nie odmieniajcie, proszę. To taka rada ode mnie, dobrego kolegi. Nie odmieniajcie patka przez pateka, bo to brzmi bardzo dziwnie. Filip Patek. Jak można to zmień, można odmienić nazwisko, to można odmienić jako patka. Nie trzeba mówić o pateka, bo to nie jest pateko ani nic innego. Więc. Więc patka brzmi po prostu naturalnie. E, ale kontynuując, e, tak z czystej ciekawości, i co mi sprzedawca powiedział, że po zakupie 10 zegarków dostanę zaproszenie na kupno 6102. No, no to spoko, no to widzisz, 10 zegarków. Najtrudniej jest ukraść, naj, pierwszy milion trzeba ukraść, a później, a później idzie z górki. E, no. no no, nic, no trudno. Krzysztofie przepraszam, że dziś obraziłem te wszystkie, te księżycowe wskazówki Munu. Moonswatcha. Nie, ja się absolutnie nie obrażam. Możesz śmiało się, się wyrażać swoje opinie. Tylko że ja czasami mam po prostu inne zdanie. No i... I tyle. Chłopaki i dziewczyny. Tak to, tak to wygląda, więc tak jak piszecie. Chłopaki i dziewczyny z zrzutka. No. E może też wygrać w totka. No to jest jakby prawdopodobieństwo wygrania w totka jest stosunkowo niewielkie, więc ja bym tutaj nie obstawiał tej, tej kwestii. Zdecydowanie yy, bliżej byłoby, gdyby na przykład ten kanał został yy, tak wybity, tak wyhajpowany jak kanał Niko Leonarda, yy, że można byłoby w zasadzie tylko z niego tutaj yy, tworzyć. Yy, tworzyć yy, content i, i tylko z niego się utrzymywać, więc moi drodzy, ja Was serdecznie zachęcam, tiplikom, slash, małpa, tiktok, albo inna opcja, albo opcja z, ze wsparciem kanału, tu też możecie wesprzeć i możecie oglądać reklamę oraz zostawiać łapki w górę, to również jest bardzo ważne dla kanału, bo to pomaga zdecydowanie. No, to, to tyle ode mnie, więc... Wygrana w totka może być e, dosyć problematyczna. E, natomiast e, dużo łatwiej byłoby zdecydowanie e, po prostu sfinansować ten <grywka> zegarek ciężką pracą, dużymi wyświetleniami, świetnymi kontraktami sponsorskimi albo walką na Fame MMA z Mateuszem. Zegarki kwarcowe kontra mechaniczne. Ja sobie wyobrażam te nasze kon konferencje, jakbyśmy byśmy się kłócili. I tylko nas by to w jakikolwiek sposób emocjonowało, e, a cała widownia czekałaby na, na, na coś innego. Albo aż skończymy. Gadać. No. Andrzej Patek się w grobie przeze mnie obrócił. No nawet Antoni Patek. Ale Andrzej Patek to, to, też fajna, to też fajny pomysł na, na firmę. Można z, zrobić Andrzej Patek taką, <noise> taką firmę. I to byłoby też AP, no nie? Bo to, o, to, o to chodzi. Andrzej Patek jest moim zdaniem spoko, spoko nazwą. Na taki trollowy zegarek. Ale chyba mogliby mnie, poz, mogliby mnie pozwać. Za to. Czemu nie mam y, niczego na nadgarstku? Bo dzisiaj pokazywałem zegarki. W, y, pokazywałem Lipa, pokazywałem Dana Henrygo. Nie mam dzisiaj nic, bo, bo y, wszystkie moje zegarki były. Były na, na, na prezentacji. <laughs> a też nie chciałem po prostu niczego zakładać, bo jest wieczór i, 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 i co, i taki troszkę luźniejszy. Zegarki były na poduszeczkach i przed, przed moją kamerką tel, z telefonu, a, a nie na nadgarstku. Andrzej Patek, AP, logiczne, no, no trochę tak wygląda, prawie jak Lord Nelson i Sir Williams. A właśnie, bo to jest taka ciekawostka, którą zauważyliśmy jakiś czas temu, że są herbaty Sir Williams, czyli takie spoko herbaty, dobrej, dobrej w miarę jakości ekspresówki i w Biedronce jest marka Lord Nelson, czyli taki Sir Williams, tylko że, że biedronkowy, to taki... Taka wrzutka. TikTok, lubisz zegarki, zegary od naręcznych, kominkowe, wiszące? Nie, ale bardzo chciałbym mieć zegarek Nixie, czyli ten zegarek. E, dobra, nie będę tutaj mówił, tylko po prostu go pokażę, bo na pewno wiecie, e, na pewno wiecie o jaki zegarek mi chodzi. E, a bez sensu byłoby, gdybym to tutaj opisywał. To jest zegarek Nixie. A, już pokazuję. O. To jest zegarek złożony z żarzących się żarówek tej samej, tej, o tej samej nazwie. I wygląda, wygląda tak. No, sztosowe to jest. Sztosowe, fajne. Nie kosztuje jakoś specjalnie dużo. Są takie DIY, właśnie zestawy, które można sobie zamówić na, na eBayu albo gdzieś tam na Amazonie i je złożyć. Ale trzeba być dobrym w. Wlutowanie, no i też nie ma y, tych żarówek, więc trzeba je sobie dokupić. Ale cały, sam, sam, sam pomysł, sam zegarek moim zdaniem wygląda super. E, może kiedyś, może kiedyś się taki u mnie pojawi. E, także jeżeli chodzi o zegary y, wiszące, kominkowe i tak dalej, to, to nie, nie za bardzo. Znaczy nie, nic do nich nie mam, ale nie, nie, nie pasjonuję się tym y, jakoś najbardziej na świecie, a wskazówkowe, kominkowe również, również nie, tylko zegarki naręczne, nie używam jakby w innym, w innym kontekście zegarów, a przynajmniej nie tak, żeby jakoś tam bardzo, bardzo w nie, w nie wnikać, ale podziwiam wszystkich tych, którzy się, którzy się interesują tym tematem. Czym chce się wyróżnić na tle innych kanałów o zegarkach? Nie wiem, czy ja chcę się czymś wyróżniać na tle innych kanałów o zegarkach. To jest takie pytanie, wiesz, filozoficzne. Nie wiem, czy ja już się nie wyróżniam czymś. Wiele kanałów robi prezentacje zegarków, opowiadają o tym, o czym jest wszystko wyjaśnione w, w parametrach, o, o tym, co jest przedstawione w parametrach i to po prostu przedstawiają i mówią, że to jest taki zegarek i ma taką średnicę i jest spoko. Natomiast TikTok jest trochę innym kanałem o zegarkach. Jest taki bardziej, nie wiem, popularno-naukowy, edukacyjny. Trudno mi to określić jakoś. Mam wrażenie, że on jest, mimo wszystko, trochę różny. Natomiast ja nie wiem też, czy, czy trzeba się jakoś wyróżniać mocno, bo. Wyróżniać się trzeba tam, gdzie jest ogromna konkurencja, a w temacie zegarków, no to jest dosyć niszowy temat, więc nie wiem, czym tu się trzeba wyróżniać. Na pewno zestawienia są trochę inne, nie, nie widziałem ich na innych kanałach. No i też inne kanały poruszają trochę inny, inne tematy, te tematy w, w, związane z innymi budżetami, między innymi. Więc tutaj nie zobaczycie raczej zbyt wielu materiałów o zegarkach za parę dziesiąt tysięcy złotych, bo, bo to jest kanał przeznaczony też dla trochę innej, innego targetu, innej publiki. To jest bardzo, wiesz, możemy Szymon rozmawiać na ten temat godzinami i, i się zastanawiać, ale po prostu staram się robić swoje, staram się robić takie materiały, jakie sam również chciałbym oglądać. Też się inspiruję innymi twórcami. Więc po prostu kanał TikTok jest kanałem zegarkowym, bardzo szeroko pojętej, bardzo o bardzo szeroko pojętej tematyce zegarkowej. I na razie tak to zostanie. I nie wiem, to tu nie chodzi chyba o to, żeby się jakoś mocno wyróżniać, a przynajmniej nie mam takiej potrzeby, żeby się wyróżniać. Masz jakąś zasadę, ile możesz wydać na zegarek, jakiś procent pensji, określona kwota ro, rok, czy raczej po prostu, żeby dziewczyna nie zabiła, gdy dowie się, ile na to poszło? Po pierwsze, yy, takie, yy, takie argumenty, że. Yy, żona, czy dziewczyna, czy narzeczona mnie zabije, bo kupiłem sobie coś. Są takie dosyć, nie wiem, ja nie, nie jestem wielkim fanem podchodzenia do tego, do takiego i y, 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 nie jestem wielkim fanem takiego życia. Jak gdybym był w takiej sytuacji, że ktoś mi czegoś zabrania, bo sobie kupiłem, to nie wiem, czy bym w, tym, w, ta, w, takiej, w takiej sytuacji trwał, bo uważam, że każdy, o ile myśli rozsądnie i nie zadłuża się w żaden sposób, to ma prawo sobie raz na jakiś czas coś kupić, coś sprezentować albo po prostu czymś się, czymś się nie wiem, nagrodzić za, za swoją pracę, za, za to, co robi, bo byłoby bez sensu, gdybyśmy tylko pracowali po to, żeby przeżyć. Ja przynajmniej nie, nie podchodzę tak do życia. Natomiast, ile, jak mam zasadę, czy mam jakąś zasadę, ile mogę wydać na zegarach? Nie, nie mam, nie mam żadnej takiej zasady. Po prostu mam w, ży w życiu pewne priorytety, mam jakieś tam upodobania, i, i, i gust, i tak dalej. I coś, co mi się podoba, czasami jest droższe albo tańsze. Natomiast no, podchodzę do zegarków bardzo indywidualnie. Na pewno nie mogę powiedzieć, że jestem kolekcjonerem albo nie inwestuję w zegarki. Więc nie mam tutaj górnej jakiejś albo dolnej granicy. Po prostu staram się nie przepalić budżetu, który mam po prostu przeznaczony na życie jako tako i na pracę i na, na całą resztę. I, I potrafię to jakoś, mam wrażenie, dobrze tym balansować. Więc też nigdy nie mówię, nigdy, nigdy nie, nie, nie mówiłem, że nigdy nie kupię jakiegoś zegarka, bo nie wiem, może go kiedyś kupię. Więc byłoby to dosyć y, takim, no. E, e, nie wiem, byłoby to dosyć takim naiwnym myśleniem, że, że coś, jest, coś jest na zawsze, albo, albo są jakieś zasady, które, którymi się kieruje i absolutnie ich, ich nie złamie. No, trudno powiedzieć, co będzie jutro, wiecie. Nadal, mimo wszystko, jestem na razie na etapie tego, że poszukuję jakiejś nieruchomości do życia. I, i wiecie, no, gdybym miał tutaj stawiać na, na szali zegarek kontra moje życie i, i to, żebym miał gdzie mieszkać i, i tak dalej, albo miał czym jeździć, miał za co przeżyć, no to jednak te zegarki schodzą na trochę inny, na trochę dalszy plan, więc nie mam tutaj jakiegoś. Jakiegoś określonego budżetu, o którym miałbym, o, o, który miałbym wydać na zegarek, i że powyżej tej kwoty już na pewno nie. Nie wiem, też pytanie: od, wszystko zależy od tego, w jakim, na jakim etapie życia jesteśmy, bo jeżeli, jeżeli wiecie, no ja mam 33 lata w tym roku, więc nie wiem, czy jestem młody jeszcze, czy już się starzeję bardzo i. I, 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 I to trochę będzie inaczej wyglądało, ale też wydaje mi się, że inaczej do zegarków i do hobby i do wydawania kasy na jakieś tam swoje zachcianki mają osoby yy, bardzo młode i też yy, mają zupełnie inne podejście. Ludzie, którzy już wszystko co mogli, to już kupili i czym mogli sobie yy, z, zrekompensować trudy życia codziennego, to już to, już to, to, już to mieli. I byli też już w wielu miejscach na świecie, i tak dalej, i tak dalej. Więc mogą teraz sobie kupować drogie Rolexy i nosić je do, do końca życia, prawdopodobnie. Natomiast, no, ja tak jak mówię, ja na razie stawiam y, temat y, jakichś tam, nie wiem, luksusowych zegarków w ogóle gdzieś poza, poza skalą, bo na razie najważniejsze jest dla mnie to, żeby, żeby, no, żeby po prostu móc żyć. Na, na, na poziomie i, i, i godnie, i mieć po prostu swoje, swój dom. Dom w, w kontekście miejsca, które, które jest moje i, i, i w którym się czuję dobrze. Czasy są dziwne, czasy są trudne, więc, więc, więc jestem gdzieś na jakimś takim rozwidleniu roz dróg. Co w którym kierunku iść, cały czas myślę o tym i. Ale to jest ciekawy temat, więc y, odpowiadając krótko, nie, nie mam żadnej takiej granicy, jeżeli chodzi o zegarek. Jakby się zdarzyła jakaś super okazja, na przykład kupna nie wiem vintage'owego Rolex'a za 10 koła, no to bym pewnie kupił, ale za 10 koła zegarka, który jest nowy i który prawdopodobnie straci swoją wartość zaraz po wyjściu z salonu, to pewnie bym nie kupił, więc <ścoughs> no tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, widzę, że wpadają kolejne super sticker'y. Super, dziękuję wam. Na Andrzeja Patka zrzutka rozpoczęta, tak jest, zostało, zostało tyle, bardzo, bardzo mi miło, Robert też dorzuca na Andrzeja Pat Pateka, bardzo dziękuję Wam i jeszcze jest, jeszcze jest inny tutaj donate, który się właśnie pojawił z Tipli i Wam go wyświetlam. Na no Andrzeja Pateka po, pozdrowienia od Joli i Wika. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrawiam i dziękuję. E, no, także widzicie, e, społeczność, jest, e, społeczność jest oddana, zaangażowana. E, bardzo, bardzo mi z tego powodu miło. No i wow, no fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się, miło, e, miły liveik Bardzo, bardzo... E, bardzo się tutaj zacinam zazwyczaj na tych live'ach, ale mam dużo po prostu do powiedzenia za każdym razem i też staram się, żeby nie było ciszy. A dwie godziny gadania bez przerwy to jest dużo, więc wybaczcie. E, mówię tak, bo żony nie mam. No, no, możliwe, że tak, ale z drugiej strony też uważam, że mądre, rozważne zarządzanie finansami to jest. Kwestia nie tylko żony i, i męża i tak dalej, ale po prostu ludzi, wydaje mi się, że kiedy ktoś ma inne priorytety i stara się te priorytety, czy te cele, może tak, realizować, to nie musi tutaj być żadnego, żadnego ścisłego, wiecie, powiązania, kontrolowania i tak dalej. Uważam, że każdy zasługuje na odrobinę przyjemności, na realizację nawet jakichś swoich zachcianek, być może niekon niekonkretnych albo takich, które, które no nie mają jakiegoś większego sensu, ale po prostu dadzą trochę emocji i dadzą trochę radości. Więc, więc moi drodzy, no tak to wygląda. Tak to wygląda. <ścoughs> Tak to wygląda. U mnie było tak, że żonie kupiłem Seiko, a potem jest łatwiej e, dostałem dwa. No, widzisz, no to, jest, to może jest jakiś, jakiś, e, jakiś pomysł. Ja swoją przygodę z zegarkami zacząłem kilka lat temu z twoim kanałem i fajnie, że wróciłeś. E, bardzo dziękuję ci za twoje słowa e, miłe, swój twój komentarz. Ja również się cieszę, że wróciłem. Trochę, trochę życie mnie e, tutaj sprowadziło na tę drogę znowu ponownie. Ale absolutnie nie, nie żałuję, nie żałuję tego, jest to, jest to jakieś wyzwanie, ja lubię wyzwania i też zupełnie inaczej człowiek żyje z myślą, że jednak pracuje na, na, na swoją jakąś tam, nie wiem, na swój sukces, nazwijmy to tak, wiecie, może trochę przesadnie ale z drugiej strony, wiecie, sukces, kariera to jest bardzo względne określenie i każdy, każdy realizuje się tak, w takim, w takim zakresie, w jakim, w jakim tylko chce i w jakim jest mu dobrze, a mi jest na razie dobrze, tak jak, tak jak jest tutaj. Będziesz kontynuował, pyta Artur, czy będę kontynuował serię, zegarki do 500 tysiąca złotych, tylko z wyższym pułapem cenowym, 5-10 tysięcy. Na pewno będziemy realizować we współpracy z grupowiczami, będziemy realizować kolejne zestawienia, czyli teraz było tysiąc, więc będzie prawdopodobnie albo dwa, albo półtora, zobaczymy, może zrobimy do półtora, żeby było trudniej znaleźć jakieś zegarki ciekawe w tym, w tym przedziale cenowym, albo do dwóch. Zobaczymy. No być może zrobimy coś takiego, ale tak jak już wielokrotnie mówiłem, ja nie jestem jakimś e, ogromnym ekspertem, jeżeli chodzi o, e, o zegarki z wyższych budżetów, bo po prostu w tych wyższych budżetach e, w tych wyższych budżetach nie operuję, e, ale wydaje mi się, że jest to, jest to dobry pomysł i na pewno też w, we współpracy z, e, z grupowiczami albo z widzami, być może stworzymy coś takiego. Eee, pytanie z innej beczki. Jakieś nowe dziary w planie? Nie, absolutnie nie. I eee, nawet rozmawiałem o tym z kolegą Ignacym, z jednym z popularnych youtuberów, którego być może znacie. Eee, I rozmawialiśmy o tym na Instagramie. Eee, rozmawialiśmy właśnie w temacie tatuaża, który, o tatuażu, który on robi, a on w zasadzie robi cały garnitur, bo tak to się nazywa Full Body Suit, czyli, czyli po prostu tatuaż od góry do dołu, wszystkie kończyny, i klatka, i plecy, i wszystko, więc on się zajmuje, zajmuje aktualnie tym, i prawdopodobnie będzie go to dużo kosztowało, nie tylko jeżeli chodzi o pieniądze, ale również o, o czas, bo, bo taki full body suit wykonuje się bardzo długo. No, ja mam ten, ja mam rękaw, więc generalnie też troszkę, trochę. On jest tutaj aż wyżej, więc zazwyczaj widać go tylko kawałek. Ale no tutaj to trwało kilka miesięcy, żeby to zrobić. Kilka sesji. E, jeszcze jest jeden tutaj, który miałem wcześniej, ale na razie nie planuję niczego. Bo bolało trochę. A po drugie, to trochę też w. Mm, Wyklucza z różnych aktywności, z życia i tak dalej, bo zanim tatuaż się dobrze wygoi, to mijają tygodnie. A no, po prostu ja mam też dużo jakichś tam innych rzeczy, gram w darta, więc generalnie prawa moja ręka jest ciągle w użyciu. I no, jakiekolwiek jakikolwiek tatuaże na, na którejkolwiek z części ciała wymagają po prostu gojenia długotrwałego, a na razie na to też nie mogę sobie. Pozwolić i też nie chcę z drugiej strony, bo nie mam żadnego pomysłu na tatuaż nowy, więc, więc zobaczymy. Więc zobaczymy, może w przyszłości, nie mówię nie, bo możliwe, że tak, kiedyś, ale na razie to, co jest tutaj, to, co jest tutaj, mi w zupełności wystarczy. Wstępuje do jakuzy? Nie, 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 absolutnie. To jest w ogóle e, i rezumia. Ja bardzo polecam poczytać sobie na ten temat, bo równie e, ciekawe jak japońskie zegarki, są również japońskie tatuaże. I to jest właśnie tatuaż tradycyjny japoński, ten też zresztą ten przedstawia e, kwiat wiśni, czyli coś na czasie, e, czyli symbol przemijania życia a ten to jest po prostu, to są piwonie z, w otoczeniu różnych żywiołów. Mamy tutaj żywioł ziemi, powietrze i woda, więc to, że to się kojarzy z Jakuzą, to oczywiście słusznie się kojarzy, bo, bo było to często wykorzystywane właśnie przez przez japończyków, ale równie dobrze, wiecie, to jest też symbolika japońska i japońska mitologia, więc takie rzeczy to nie jest tylko jakiś tam wymysł człowieka, który to stworzył, bo to był ręcznie rysowany tatuaż. Natomiast no jest to po prostu symbolika, jest to, jest to coś co jak też poszukacie sobie informacji na temat Irezumi, czyli tradycyjnego japońskiego tatuażu, to Takich, takich znaczeń, takich symboli. Ich jakoś nie ma specjalnie dużo. Jest jeszcze ryba, jest jeszcze znaczy karaś, koi, są jeszcze kwiaty lotosu, no i takie generalnie smoki, węże i tak dalej. Ja akurat zawsze chciałem mieć piwonie, więc to są, to są piwonie. W różnych, w, różnych, w różnych stylach, bo tutaj są takie rozkwitnięte, a tutaj jest pączek. No, więc, więc tak, tak, takie, takie to, takie to tatuaże. Eee, czy bolało? Tak, bolało, ale tylko w kilku miejscach. Najbardziej boli tutaj pod pachą, moim zdaniem, tutaj na skórze. O tu. Tutaj. Najbardziej boli, no i na kościach, czyli na, na łokciach. Na łokciach jest taki ból jak. Hmm... No, nie wiem, porównywalny. Wiele osób porównuje to do yy, mniej więcej takiej sytuacji, że jedziecie sobie samochodem, otwieracie drzwi i przykładacie sobie łokieć do asfaltu i tak jedziecie, suniecie. No, mniej więcej tak to boli. Aczkolwiek jest to taki ból, wiecie, na zasadzie. Yy, do przejścia i taki trochę. Yy, trochę przenoszący w inny świat. Ja nie wiem, jak to mam określić, ale. Ale no ja mam niewiele pamiętam na przykład z tych części tutaj. Pamiętam, że po prostu mega to bolało i, i czekałem, aż się skończy. No a, a u mnie to zajęło jakieś 5 czy 6 sesji po 6 godzin, więc no dużo całkiem. Albo więcej? To było 6 sesji? Chyba 6. Pierwsze było narysowanie w ogóle wszystkich konturów i częściowe wypełnienie. Później było wypełnianie na czarno, następne na czarno, no i następnie na kolorowo też kilka sesji. Więc trochę to trwało. To nie był tatuaż, który robi się w jeden dzień. Bo to, bo to jednak jest trochę bardziej skomplikowane. Artur Pamuła dołącza jako wspierający kanał. Bardzo dziękuję, fajnie, że fajnie, że dołączyłeś. Było tutaj więcej osób, które dołączyły, a nie odpaliłem, czemu nie, nie, nie przypominacie. Nie odpaliłem konfetti. Więc tak, mamy tutaj mamy tutaj specjalne, specjalne. A nie, był jeszcze tylko DePaul Sadowski i jest jeszcze Artur Pamuła, który dołącza jako wspierający kanał. Bardzo dziękuję za, za taką formę wsparcia TikTok. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Komentarze. Dobry pomysł na rozwijanie kanału to jakieś rozmowy z lokalnymi zegarmistrzami, wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. No tak, był tutaj już Leszek, którego, z którym nagranie możecie obejrzeć na tym kanale. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy sobie. Możliwe, że wróci ponownie. Znaczy wróci, wróci, wróci bez ponownie, wróci po prostu i porozmawiamy znowu, no, ale to jest dobry pomysł, na pewno po świętach wznowimy takie, takie rozmowy na żywo. Myślę, że jest tutaj w, w polskiej przestrzeni zegarkowej wiele osób, z którymi można przeprowadzić ciekawe rozmowy na temat zegarków, zegarmistrzostwa i tak dalej, i tak dalej. Moja żona zamiast obrączek chciała zrobić wspólne tatuaże, ale ja nie jestem głupi, przecież tatuaż jest na całe życie. <grytanie> Takie tatuaże wyglądają kul, cool, ale z drugiej strony wielu członków Jakuzy wpadło przez tatuaże. No to trochę tak, trochę jak wielu yy, złych ludzi, żeby znowu nie dostać demonetyzacji, yy, wpadło przez F91W. Więc yy, no tak, no ale wiecie, ja jestem biały, ja nie jestem, yy, nie jestem Japończykiem powiązań z żadną ze stron tutaj takich ciemnych. też nie mam, a ja przynajmniej ja nic o nich, o nich nie wiem, więc z mojej perspektywy to jest wyłącznie po prostu sztuka, bo ja to traktuję po prostu jako, jako sztukę. To było ręcznie narysowane. Nie ma drugiego takiego, więc więc więc... No, podchodzę do tego po prostu w ten sposób okej, okay, słuchajcie, 22.24, myślę, że jeszcze do 22.30 dociągniemy. Powoli zaczyna mnie boleć gardło, a ja bym nie chciał bardzo, żebym znowu musiał e, na gardło e, się leczyć, bo ostatnie tygodnie to, było, e, to była walka z gardłem, a nie chciałbym jednak, e, więc e, jeszcze parę minut, e, jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie śmiało. E, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że produkcja dzisiejszych budżetowych zegarków jakościowo jest na wyższym poziomie niż Rolexów w latach 80., czy 90? Nie wiem, jakie y, Rolexy były w latach 80-tych, 90-tych. Nie, Leszek. Ja mam problem z imionami, więc wybaczcie. Leszek Szumlas y, został przeze mnie o to zapytany i powiedział, że kiedyś była lepsza jakość zegarków. Natomiast y, też są zdania, że budżetowe zegarki dzisiaj są lepiej wykonane niż zegarki vintage'owe kiedyś. Nie wiem, ja, ja się z tym nie będę kłócił. E, myślę, że porównywanie dzisiejszych MacBooków do pierwszego MacBooka e, też byłoby bezsensowne, więc myślę, że po prostu to były zegarki e, zegarki z tamtych lat, z tamtych czasów i e, i, I tyle. Jakoś jak porównywanie ich pod, pod kątem jakościowym nie wiem, czy ma tutaj większy sens. Po prostu dzisiaj się trochę też inaczej te zegarki produkuje, kiedyś się to robiło też inaczej. No. E tam tatuaże nie bolą, tatuaże łaskoczą. Yy, polecam wytatuować sobie cały łokieć. O tu, na przykład całą tutaj, wszystko tutaj na, na kości. To, to wtedy, wtedy będzie porównanie, mam wrażenie. <laughs> Kobiety potrafią sobie robić tatuaże nie w takich miejscach I podziwiam jak one wytrzymują Jak to boli przy robieniu No ja podziwiam każdego kto robi duże tatuaże Bo nie byłem do tego Przekonany i, e, I Znaczy nie byłem przekonany Nie byłem przekonany do tego, że to tak bardzo boli A jednak, jednak boli No e, Patrzę tutaj, e, czy ja nie widzę jakichś tatuaży. E, raczej nie tatuaży, co ja mówię, komentarzy. <laughs> czy ja nie widzę jakichś komentarzy? Bo widzę, że tu odpowiadacie sobie, ale to nie, to jest do Szymona tutaj odpowiedź. Od Marcina na pewno we wszystkim, poza mechanizmami, to tak wygląda. Czyli, że mechanizmy budżetowe dzisiaj są gorsze niż kiedyś. Natomiast cała reszta jest lepsza. No to jest opinia Marcina. Spoko. Ja, tu, tak jak mówię, ja nie mam tutaj za bardzo zdania w tym temacie. Katarzyna pisze fajny kanał. Bardzo dziękuję, Kasiu, za, za dobre słowo. Fajny byłby, gdybyśmy mogli dotrzeć do granicy 70 tysięcy subów, bo to by było naprawdę spoko. Albo nie, albo czekajcie, czy, czy my już mamy 70? Czy nie? Czy mi się wydaje? Nie, nie mamy jeszcze. Mamy 69-400, więc jakby się udało 70 tysięcy, a najlepiej 100, to by było ekstra. Ja rozumiem, że to jest dosyć trudna sprawa, szczególnie na niszowym kanale, ale myślę, że. Myślę, że. W jedności siła, w siła w społeczności, więc... Moi drodzy, jeżeli macie taką ochotę i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, bo dużo osób, które oglądają moje filmy, nie subskrybuje kanału, dołączajcie do grona subskrybentów, bo jest to zawsze dobra opcja, żeby dowiadywać się o nowych materiałach na tym kanale. Na kanale TikTok, na który Was serdecznie zachęcam. Jeżeli jeszcze nie widzieliście ostatniego odcinka czyli odcinka o Omedze Moonswatch w kooperacji kooperacji Omegi z, ze Słoczem, to bardzo serdecznie Was zachęcam do obejrzenia tego filmu. Wysyłam go tutaj trzy razy, bo to już trzecia iteracja tego modelu, modelu Moonswatch. Więc obejrzyjcie ten, ten odcinek, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, bo... Nieskromnie przyznam, że to chyba jeden z lepiej zmontowanych odcinków, jakie udało mi się zrobić. Na pewno poświęciłem na niego dużo więcej czasu niż na jakikolwiek inny, jaki sobie przypominam, bo tych wstawek, tych przebitek, tych różnych animacji, napisów było tym razem zdecydowanie więcej i. I, I polecam po prostu, żeby obejrzeć sobie ten odcinek, być może czegoś się dowiecie nowego o zegarkach, które właśnie od 26 marca, czyli dwa dni temu, od dwóch dni są dostępne w ramach właśnie kooperacji Omega i Swatcha jako Moonswatch, tym razem w wersji ze Snupim oraz z komplikacją faz Księżyca. O tym było już trochę wcześniej, więc jeżeli też oglądacie to już później albo po zakończeniu tej transmisji, to możecie sobie to, pewnie to widzieliście, ale możecie też to przewinąć do początku. O tym tam rozmawialiśmy z widzami na tym kanale. Dobra, słuchajcie, jest 22.29 i 40 sekund. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszą obecność, za te wszystkie super czaty i, i donaty, które, które się pojawiły. Tutaj 10 zł, tutaj otrzymam 5 dyszek na zegarek. Bardzo dziękuję. Pojawiły się również pojawiły się również super czaty od Michała, od Wsparcie od DePaul Sadowski, od Mario 84 SW, od Skankiego na Andrzeja Pateka. Robert również dorzucił się w tym samym celu. To chyba nie można tego, tych, tych, tych złotówek zdefraudować w żaden sposób. Artur również został wspierającym. Bardzo dziękuję Wam za, za taką liczną aktywność. No i cóż, dziękuję Wam bardzo za dziś, za poświęcony czas. 22.30, więc pozostaje mi życzyć Wam dobrej nocy albo przyjemnego wieczoru, jeżeli ktoś jeszcze nie zamierza spać albo jest w innej strefie czasowej i jeszcze nie ma tam u Was nocy. Całej reszcie życzę miłego wieczoru, dobrej nocy, a jeżeli nie będziemy mieli okazji się zobaczyć. To życzę Wam również wesołych świąt. Nie wiem, czy obchodzicie, czy, czy nie obchodzicie, ale po prostu spędźcie te najbliższe dni, najbliższy weekend i wolny poniedziałek w gronie swoich najbliższych. Znajdźcie czas dla nich. Możecie też zajrzeć na kanał, bo możliwe, że coś się pojawi w najbliższym czasie jeszcze. A jeżeli nie, to zobaczymy się w przyszłym tygodniu na kanale i prawdopodobnie słuchajcie, nie będzie live'a w przyszły czwartek, bo w przyszły czwartek będzie odcinek nowy. Nie we wtorek, nie po świętach zaraz bezpośrednio, tylko w czwartek. Będzie odcinek historyczny, ciekawy, mam nadzieję, mam nadzieję, że wam się spodoba, więc więc pozostaje mi się z Wami pożegnać na ten moment. Jeszcze od Toma pokażę 5 euro donate'a, super czata. Bardzo dziękuję Wam, bardzo, bardzo dziękuję Wam i bardzo cieszę się, że byliście, że mogliśmy się zobaczyć. Wesołych świąt, bawcie się dobrze i do zobaczenia. Miłego wieczoru. Pa Pa!